Dobra, możemy już zaczynać? Okej, okay. w takim razie witam wszystkich serdecznie na czwartym Open Unity TechToku. Ja nazywam się Łukasz Sutuła i jestem architektem oprogramowania i trenerem technologicznym w Unity Group. Jedną z moich działek to jest właśnie organizacja Unity Tech Talków, na których dzisiaj się zebraliśmy. Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych w wrocławskim biurze oraz na kliki meetingu. Zaznaczając i mając nadzieję, że będziecie się dzisiaj dobrze bawić. Jeżeli chodzi o temat w. W którym się dzisiaj spotkaliśmy, to wprowadzenie do algorytmów w obszarze big data i trochę technologii komercyjnych, o których opowie dzisiaj Staszek Bzdenga, który jest data inżynierem w jednym z wrocławskich zespołów. I do tego tematu, oczywiście, i głównego nurtu za chwileczkę wrócimy. Ja zrobię tylko małe wprowadzenie, jeżeli chodzi o nasze spotkania. Więc. Jeżeli chodzi o Unity Tech Talki, to to wydarzenie organizujemy wewnętrznie od 2018 roku. Zrobiliśmy już ponad 60 takich spotkań. Dodatkowo w Unity dzielenie się wiedzą to codzienność, co oczywiście potwierdzają i dodatkowe inicjatywy oprócz Unity Tech Toków, które realizujemy, czyli frontersi działania. Szerzenia wiedzy w obszarze front-end developmentu, inżyniersi, czyli nasze spotkania dotyczące inżynierii testów i backendersi, czyli szeroko rozumiany backend w technologiach PHP-owych. Dodatkowo otwarta dyskusja, to coś, co do czego dzisiaj jeszcze wrócę i będę oczywiście wszystkich nakłaniał do zadawania pytań, ale o tym za moment i w jaki sposób będzie można to zrobić, również opowiem. Te działania z mojej perspektywy chodzą nam całkiem nieźle, dlatego też postanowiliśmy się dzielić troszeczkę szerzej i rozmawiać szerzej, dyskutować o różnych tematach, które podejmujemy i stąd właśnie ta inicjatywa, czyli Open Unity Tech Talk, na których dzisiaj jesteśmy. Mnie osobiście bardzo mocno cieszy to, że w koło samego spotkania, dzisiaj mamy czwarte, zrobiliśmy już trzy takie, buduje się już pewna społeczność, więc ja oczywiście wszystkich, którzy jeszcze się nie znajdują, nie byli na meetup.com, nie są w wydarzeniu, zachęcam do dołączenia. Mamy tam oczywiście informacje o kolejnych spotkaniach, które się będą pojawiać. Jest społeczność, można budować i rozmawiać, czyli dyskusję prowadzić i pod każdym spotkaniem. Oczywiście my was zachęcamy, że jeżeli po tym po spotkaniu pojawią się jakieś pytania, żeby takie pytania zadawać na przykład poprzez nasze wydarzenie na Meetupie, a dodatkowo oczywiście zachęcam do odwiedzenia naszego landing page'a dotyczącego właśnie Unity Tech gdzie mamy już nagrania z poprzednich spotkań, które można sobie oczywiście historycznie przejść do archiwum i obejrzeć, oraz oczywiście pojawia się informacja o Kolejnych spotkaniach oraz można się dodać do newslettera, gdzie dostaniecie też informacje o nadchodzących wydarzeniach właśnie z tego cyklu otwartego. Na tą chwilę mamy dostęp już do takich materiałów dotyczących technika Leadershipu, które było ostatnie. Zbyszek Hadrian, który prowadził wystąpienie dotyczące renderowania aplikacji frontendowych i. Adrian Adamski, który właśnie przygotował spotkanie na temat Terraforma, więc to już znajduje się w naszym archiwum. Zapraszamy. Jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę z takimi tematami się zapoznać, to taki dostęp już na naszym landing pageu jest. Ja oczywiście serdecznie zapraszam. Wspomniałem przed chwilą, że Unity Tech Toki to otwarta dyskusja, na którą, bardzo, na którą bardzo promujemy i chcemy, żeby się odbywała. Stąd też dołożyliśmy wszelkich starań, żeby można było takie, taką dyskusję prowadzić, czy to bezpośrednio zadając pytania, ja oczywiście tutaj w biurze, jak będzie potrzeba, będziecie mieli ochotę zadać pytanie, to podejdę z mikrofonem. Dla osób, które znajdują się w tej chwili na klik meetingu, Mamy oczywiście możliwość podłączenia się zadania bezpośrednio pytania w sposób i na czacie, czy to głosowy, i też za chwilę wyświetlimy taką krótki filmik instruktażowy, jak się można do takiej dyskusji podpiąć, więc ja tu poproszę Janka, żeby odpalił ten filmik i spróbujemy sobie opowiedzieć, jak się to potencjalnie do takiej dyskusji podpiąć. A więc po mamy już tak. Po prawej stronie, w dolnym prawym rogu, mamy możliwość wybrania takiej niebieskiej, błękitnej ikonki, pod którą znajdziemy możliwość zgłoszenia się do odpowiedzi. Następnie w prawym górnym rogu mamy zaznaczoną właśnie chęć takiej odpowiedzi. Po chwili tam będzie chyba informacja też o tym, że jeżeli chcecie faktycznie zadać pytanie przez mikrofon, to trzeba wyrazić zgodę na dostęp takiego mikrofonu, czy możliwość w ogóle skorzystania z mikrofonu i w momencie, kiedy już taka, taka rozmowa będzie przeprowadzona, tą rączkę możecie opuścić bądź wyczyścić te aktywności, tak jak zgodnie z tym, co się znajduje na filmie. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, to oczywiście piszcie na czacie, a odpiszemy, w jaki sposób się do dyskusji podpiąć. Ja oczywiście ze Staszkiem umówiłem się na to, że w każdej chwili możemy taką prezentację przerwać, pogadać. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania do tych zagadnień, to jak najbardziej jesteśmy gotowi na. Odpowiedź i, i, i dyskusję, i podjęcie takiego tematu. Dobra, tak przechodząc do e, tematu głównego, widzę, że Staszek już się niecierpliwi, bardzo chce zacząć e, prezentację, więc prawda, że to jest ekscytujące, tak? Móc pogadać o algorytmach? Zdecydowanie. A w szczególności zobaczę. w obszarze big data, prawda? Tak, no myślę, że temat jest dosyć interesujący, bo Big Data zyskuje na popularności. Okay. No i trudno się dziwić, bo ludzie dostrzegają potencjał, jaki siedzi w tych danych. Dobra, to ja już uciekam. W takim razie oddaję Ci głos i wyświetliłem oczywiście agendę. I o czym nam dzisiaj, Staszku, opowiesz? O czym możemy pogadać, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie dotykowe. E, to witam wszystkich serdecznie. E... Chcę zacząć od tego, żeby powiedzieć Wam w ogóle czym jest Big Data, z jakimi wiąże się problemami, jakie znamy bądź poszukujemy, jakich rozwiązań do zagadnień Big Data. Powiem Wam troszeczkę o przetwarzaniu wsadowym i strumieniowym, o modelu MapReduce i tutaj o takich technologiach, które najczęściej się używa w tym kontekście, czyli o HDFSie, Hadoopie i Sparku. Powiemy sobie nieco o funkcjach haszujących, trochę teoretycznie, matematycznie, ale będą nam one potrzebne, żeby właśnie do, przejść do jakichś przykładowych algorytmów, no i możliwości ich wykorzystania, bo taki dzisiaj mamy temat, że chcemy właśnie pokazać, gdzie te algorytmy pod spodem siedzą. No i na końcu postaram się jakoś podsumować to, co sobie powiedzieliśmy, no i też dyskusję, tak jak powiedział Łukasz, możemy w trakcie prowadzić. Mogę też odpowiedzieć na jakieś pytania z chęcią na końcu, więc zaczynamy. Więc, jakby wypada odpowiedzieć sobie na początku na jedno proste pytanie, czym jest big data. No, i to nie jest takie, takie proste zadanie. Osobiście miałem z tym dużo problemów, bo dużo osób mnie pytało, co robisz w pracy, czym jest big data i tak dalej. No i e, najprostsza taka definicja, jaka przychodzi nam do głowy, to to, że big data to są dane tak duże, mające takie wolumeny, że nie jesteśmy ich w stanie przetwarzać na pojedynczych maszynach. No, ale jak się okazuje, ta definicja jest troszeczkę wybrakowana i nie uwzględniasz nam szerszego obrazu. E, taka Bardziej dokładna definicja wymaga podania nam sobie kilku łapek i tu mamy trzy łapki. Tą ilość, o której powiedziałem, mamy do góry. Natomiast kolejnym ważnym aspektem big data jest to, że to są dane, które posiadają dużą różnorodność. To nie są tylko na przykład jakieś tabele relacyjnych baz danych SQL-owe czy jakieś pliki CSV. To są także dane, które, które dużo trudniej przetworzyć. Więc mówiąc o big data, mamy na myśli też dane. Z wielu, wielu różnych źródeł. No i trzecim takim e, gałęzią big data jest e, szybkość danych. E, mamy tu do czynienia z dużą e, różnorodnością szybkości danych. O, e, o każdej z tych tutaj łapek opowiemy sobie w następnych slajdach. E, ten model e, trzyłapkowy nazywa się 3V od właśnie Volume, Velocity i Variety. E, natomiast niektórzy preferują używać modelu 5V, ale tam. Czyli to nie jest model trzech łapek, tylko trzech V. Tak, trzech V, okay. no, no, ale tak można, można utożsamiać, powiedzieć, że mniej więcej te, te łapki się w jakieś takie V układają. E, jeszcze mówi się, że są dwie inne rzeczy, czyli value i veracity, czyli że te dane muszą mieć wartość, no ale dla mnie to jest trochę oczywiste, że nie tylko w Big Data muszą mieć wartość, tylko zawsze, więc jakby zdecydowałem się na model 3V. Dobra, to zaczniemy może sobie od różnorodności danych. E, dane ogólnie dzielimy sobie na takie trzy kategorie. Najprostszą z nich, poniekąd najstarszą, E, najstarsze dane i najłat, te dane, które najłatwiej przetwarzamy, to są dane ustrukturyzowane. To są na przykład e, arkusze kalkulacyjne, tabele e, strukturyzowane w SQL-u, na przykład jakieś logi z kom programów komputerowych, czy na przykład dane telemetryczne z satelity. Te dane mają określony schemat i ten schemat powoduje, że łatwo się do nich dobrać. Na, drugim, na drugiej stronie spektrum mamy dane nieustrukturyzowane. Są to takie dane, które owszem, posiadają swój format, natomiast z tego formatu jest bardzo ciężko te dane wyciągnąć. Są to na przykład jakieś dokumenty, e, nagrania wideo, zdjęcia czy nagrania audio. No i przede wszystkim maile. Też bardzo popularnie e, problem tak powiem, z ekstrakcją danych z maili. E, no i po środku mówimy sobie o danych półustrukturyzowanych, czyli takie, które posiadają jakby swój schemat. Tylko, że ten schemat jest, może się zmieniać i poniekąd sam plik czy sam dokument opisuje ten swój schemat. To są na przykład pliki JSON, to jawowcy się uśmiechną i pliki XML. Tak jak mówiłem, trudność przetwarzania tych danych wzrasta w prawo, czyli dane ustrukturyzowane się przetwarza najprościej, bo podają nam rzeczy na tacy, a dane nieustrukturyzowane wymagają czasami skomplikowanych algorytmów machine learningowych do ekstrakcji jakiejś wartości. Jeżeli chodzi o ilość. To myślę, że najlepiej będzie tutaj o niej powiedzieć w statystykach. Bo statystyki są naprawdę ciekawe. Przykładowo Google ma ponad 3,5 miliarda wyszukiwań dziennie. Tak? Jeżeli założymy, że na, na Ziemi żyje 7 miliardów ludzi, no to mamy połowę, połowę liczebności ludzi wyszukiwań każdego dnia. W 2020 roku każdy człowiek wygenerował średnio 1,7 megabajtów danych, uwaga na sekundę. Ile ludzi jest, co powiedzieliśmy? Ile w godzinie jest sekundy też wiemy, to są ogromne, ogromne liczby. E jeżeli chodzi o wartość rynku Big Data, estymuje się, że w 2023 roku wyniesie ona 103 miliard miliardy dolarów. Jest to jakby ogromna wartość i oczywiście ona będzie wzrastać co roku według wszelkich prognoz. No i taki przykład, e dzięki właśnie wykorzystaniu Big Data. Netflix oszczędza miliard dolarów rocznie na retencji klientów. Czym jest retencja klientów? No to, że my potrafimy przewidzieć, czy klient, na przykład, jest prawdopodobne, że klient odejdzie, przestanie subskrybować na konto Netflixowe, czy na przykład też jesteśmy w stanie takiego klienta na podstawie historii jego aktywności zachęcić do ponownej subskrypcji. Jak już powiedzieliśmy sobie, czym są te dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, to tu warto powiedzieć, że. Większość, to znaczy się 80-90% danych, które generujemy jest nieustrukturyzowana, czyli tutaj istnieje największy potencjał big data, nie w przetwarzaniu tych danych, które, z których jest łatwo wyciągnąć informacje, tylko z tych danych, z których jest naprawdę trudno wyciągnąć. No i tutaj mamy wykres, który kiedyś był estymacją, już w tej chwili jest troszeczkę przestarzały, ale zapewniam Was, że trend jest zachowany. Wzrost generowanych danych jest eksponencjalny i udział danych nieustrukturyzowanych cały czas... Tam rośnie. Jeżeli chodzi o szybkość, czyli już ostatnie z tych trzech V, które wprowadzaliśmy, to tu fajnie możemy sobie podzielić na e, przetwarzanie danych na dwa typy. Przetwarzanie baczowe, czyli wsadowe, i przetwarzanie strumieniowe. W przypadku przetwarzania wsadowego mamy do czynienia z takimi dużymi blokami danych, które mają przede wszystkim ograniczony rozmiar, czyli my wiemy, to jest taka paczka, nie? Wrzucamy tam dane, wiemy ile tych danych siedzi w paczce, jest ona pod. Obszerna i tak dalej, ale możemy na podstawie tej wielkości tej paczki oszacować ile czasu zajmie nam przetwarzanie takich danych. Natomiast jeżeli chodzi o streaming, to e, dane przychodzą z reguły w bardzo małych paczkach, natomiast problem polega na tym, że musimy je przetwarzać bardzo szybko i często te informacje, które chcemy z nich wyciągnąć, e, są e, Chcemy, chcemy mieć do nich dostęp bardzo szybko, także tu jest kluczowa, kluczowa szybkość przetwarzania tych danych. Możemy sobie to porównać na takim wykresie, tak jak widać moc obliczeniowa... Tutaj, Staszku, zra... mamy jedno pytanie, możemy się na chwilkę zatrzymać na, na czacie, czyli jak rozumiem pełne, pełny słupek oznacza małe opóźnienie, tak? E, tak, oznacza krytyczność tego opóźnienia, może rzeczywiście tu nie do końca e, czytelnie, ale to miałem na myśli, tak, zdecydowanie, czyli... E, Tutaj mówimy duże zapotrzebowanie, czyli jakby te słupki oznaczają zapotrzebowanie. Tak? W przypadku bacza jest olbrzymie zapotrzebowanie na moc obliczeniową, też na pamięć, no bo to z reguły ze sobą e, się wiąże razem. Zbiór danych jest ogromny, ale opóźnienia nie są dla nas kluczowe. W przypadku streamingu te wszystkie wskaźniki nie są aż takie ważne. Najważniejsze jest e, to, aby te dane przetwarzać i generować z nich wnioski jak najszybciej. No i możemy sobie powiedzieć, gdzie wykorzystujemy, jaki typ przetwarzania. E, jeżeli mamy jakieś czasochłonne, skomplikowane analizy, na przykład właśnie analizy sprzedaży albo procesy optymalizacyjne i analizujemy dane historyczne, nie musimy z nich wyciągać wniosków w czasie rzeczywistym, natomiast są to olbrzymie zbiory, więc w tym przypadku używamy przetwarzania wsadowego. Także kiedy mamy do czynienia z uczeniem modeli maszynowych, z racji tego, że te dane muszą być dostępne naraz, E, aby taki cykl szkolenia przeprowadzić, także nau nauczanie maszynowe odbywa się w trybie baczowym, ale już na przykład, kiedy mamy wytrenowany model machine learningowy, e, Wykorzystanie jego i, i na przykład jakby nie wiem, e, wykorzystanie go do predykcji, odbywa się już w sposób streamingowy. Przykładowo, kiedy dostajemy maila na skrzynkę, raczej nie chcemy czekać dnia czy dwóch, żeby dowiedzieć się, czy to był spam, czy, czy nie był to spam, więc ta klasyfikacja odbywa się bardzo szybko. No i streaming jest wykorzystywany także do pokazywania często jakichś bieżących raportów, e, kiedy na przykład zarząd chce widzieć na bieżąco, co się dzieje e, w przedsiębiorstwie. No, więc dlaczego streaming jest drogi? No, większość tych wskaźników była rzeczywiście nisko. No, streaming jest drogi, dlatego że kosztuje nas dużo samo zapotrzebowanie na tą moc obliczeniową. Ona musi być cały czas dostępna, musi mieć cały czas ją w zanadrzu. I tak jak tutaj pewnie osoby, które miały styczność z AWS-em, rozpozna rozpoznają ten mem, On jest dosyć śmieszny, ale z reguły po jakimś czasie przestaje, kiedy ktoś właśnie się nadzieje na tą. Na tą miłą stronę AWS-a. Streaming jest bardzo drogi, dlatego że musimy mieć dostęp do tej mocy obliczeniowej cały czas. Nie możemy sobie często na potrzeby dopiero wybudowywać jakichś klastrów obliczeniowych czy tak dalej. One muszą być cały czas dostępne i to jest dla nas bardzo duży, niestety, koszt. Powiedzmy sobie też, jakie inne wyzwania stawia, na, stawia nam big data. Problem samej wielkości wolumenów danych jest rozwiązywany poprzez zastosowanie obliczeń rozproszonych, czyli, czyli wykorzystania, zaprzęgnięcia do tego wielu, wielu maszyn, niewykonywania operacji na pojedynczych maszynach, nawet na super na super rozbudowanych. Łatwiej jest dołożyć nowe maszyny niż inwestować w jedną olbrzymią. Często mamy do czynienia z problemem kiepskiej jakości danych. Ten problem rozwiązuje się poprzez ich konsolidację, to znaczy się poprzez zbudowanie takich data czy hurtowni danych, które jakby zbierają nam dane z różnych źródeł w nieco lepszej formie, oczyszczonej. I my wiemy, że możemy tych danych używać z dużą pewnością, że są naszym jakby jedynym źródłem. Uznajemy, że to jest single source of truth, czyli pojedyncze takie główne nasze źródło prawdy. Jeżeli chodzi o, o te obliczenia rozproszone, to bardzo ważna jest skalowalność. No i tu, tak jak powiedziałem wcześniej, chcemy skalować raczej ilość maszyn, a nie same maszyny. No ale to jest ciężkie. Jeżeli mamy jakiś zespół administratorów systemów, ciężko w takim tempie dostosowywać tutaj lokalnie. Lokalnie swoją infrastrukturę, żeby nadążyć za tymi danymi, dlatego tutaj przychodzi nam z pomocą, przychodzą nam z pomocą obliczenia w chmurze, czyli na przykład właśnie w AWS-ie, w GCP czy w Azure. Tam jesteśmy w stanie skalować te maszyny bardzo szybko, wybudowywać, niszczyć infrastrukturę w ciągu minuty i jest to bardzo, bardzo wygodne. Natomiast no wszystkie te rozwiązania generują pewne problemy, tak? No są to nowe technologie na rynku, e, boimy się o to, o ich bezpieczeństwo i prywatność, bo jednak te dane nas, na przykład naszego przedsiębiorstwa e, dajemy poniekąd, ufamy, że wędr chmurowy e, zadba o to bezpieczeństwo i prywatność, no i generuje to też olbrzymie wydatki i tutaj myślę, że jakby rozwiązaniem na te wszystkie trzy problemy jest to, że należy budować troszeczkę świadome, świadomość y, rozwoju, e, świadomość dynamiki branży, inwestować w rozwój, bo to jest troszeczkę taki wyścig, tak, e, jeżeli my nie, nie zainwestujemy w pewne technologie, to ktoś inny zainwestuje i zrobi z nich dobry użytek, więc żeby nie zostać z tyłu, no w takich branżach dynamicznych trzeba się, trzeba się rozwijać. E, dobrze, to możemy się przyjrzeć temu pierwszemu punktowi, no bo tak jak powiedziałem, definicja big data, ta główna, ta najbardziej e, standardowa, zakłada rozmiar danych, więc Rozwiązaniem tego problemu są obliczenia rozproszone. No i czym są de facto takie obliczenia rozproszone? Obliczenia rozproszone polegają na wykorzystaniu wielu, wielu maszyn do rozwiązywania problemów. Najczęściej stosuje się taką architekturę, że mamy jakiś węzeł. Centralny, czyli nazwijmy go nasz Masternode, on odpowiada, jest takim mózgiem operacji przetwarzania i przechowywania danych. On zawiera w sobie metadane, czyli dane o danych, dzięki których wie, co się dzieje w całym takim klastrze, i odpowiada za orkiestrację, czyli za, za to, żeby wszystkie trybiki ze sobą współpracowały w takim, w takim klastrze. Natomiast pod sobą taki węzeł centralny posiada kilka workerów, no i to są maszyny, które wykonują tą najcięższą, Żmudną pracę, czyli z jednej strony fizycznie dane znajdują się na tych węzłach, a z drugiej strony także wszystkie obliczenia na tych danych odbywają się właśnie na tych instancjach workerów. I przykładowo, jeżeli chcemy jakieś dane wprowadzić do takiego systemu, policzyć coś i odzyskać wynik, to idzie to w taki sposób, że dane na przykład są w jakiś sposób wprowadzane poprzez węzeł centralny do workerów, tam są przetwarzane i sobie tymi pomarańczowymi strzałeczkami wracają już na przykład jako jakaś agregacja końcowa do masternoda, który zwraca nam na przykład te dane na jakiś, nie wiem, dashboard czy do jakiejś bazy danych przykładowo. I to jest bardzo ogólny koncept architektoniczny obliczeń rozproszonych, natomiast Taka architektura implikuje nam troszeczkę też sposób, w jaki my myślimy o tym przetwarzaniu algorytmicznie. Bo to nie może być prosty algorytm, który siedzi sobie w pamięci ram jednego komputera. Musimy mieć coś, co da się uruchomić na wiele komputerów. I e, takim paradygmatem tworzenia algorytmów, które opierają się na obliczeniach rozproszonych jest MapReduce. Omówię go od razu na przykładzie. Myślę, że tak będzie łatwiej. Na takim hello world dla, e, dla MapReduce'a, czyli na wystąpieniu, e, policzeniu, ile, jak często takie słowo występuje w dokumencie. Więc mamy sobie jakiś input w tej fazie, to jest pierwsza faza. E, co jest naszym inputem tu konkretnie? To są na przykład linijki zaczytane z jakiegoś dokumentu. Tutaj akurat książka, wiadomo raczej jaka. No, może nie wiadomo, są trzy, ale no, jedna z tych trzech. E, następnie mamy do czynienia z fazą map. I ta faza map polega na tym, że każdy z tych pojedynczych inputów, które są już porozdzielane pomiędzy, to jest ważne, że ten input już jest na, w pierwszej fazie porozdzielany po tych węzłach workerów, e, jest mapowany. To znaczy się, że on, że tak powiem, rozszerza się jeszcze bardziej, czyli z takiego jednego inputu e, może powstać jeden lub wiele inputów. E, I jakby logiczną taką e, następstwem tej operacji map jest to, że rozbijamy ten problem jeszcze bardziej na problemy, które jeszcze łatwiej jest rozproszyć po tych węzłach. Następnie mamy do czynienia z fazą shuffle. No problem polega na tym, że nie zawsze się da tak problemy podzielić, żeby one zawsze od początku do końca rozwiązywały się na, jednych, na, tej, na jednej tej samej maszynie. Faza shuffle polega na tym, że my migrujemy dane pomiędzy tymi maszynami. W tym przypadku konkretnym najpierw faza map wydzieliła nam z każdej linijki pojedyncze słowo, dokleiła do niego jedynkę, czyli na przykład z Gandalfa otrzymaliśmy bardzo dużo Gandalfów z doklejoną jedynką. Następnie w fazie shuffle wszystkie gandalwy powędrowały do jednego konkretnego węzła, wszystkie froda do drugiego i wszystkie przykładowo miecze do trzeciego. I mamy do czynienia z ostatnią fazą reduce. Redius polega na redukcji problemu do wyniku, który jest dla nas istotny. W tym przypadku ta redukcja polega na tym, że mamy wiele, 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 wiele Gandalfów i chcemy po prostu podliczyć, ile ich było. Dzieje się to w taki sposób, że tą listę tych jedynek po tej operacji shuffle po prostu. Sumujemy je i otrzymujemy ostateczną, ostateczną wartość, yy, która nas interesuje. Ej. Widzę, że mamy pytanie. Z, Cześć. Z ja, ja mam pytanie następujące. Czy ja dobrze zrozumiałem, że MapReduce jest algorytmem do zliczania słów w dokumencie, czy to jest tylko przykład zastosowania tego algorytmu? Yy, to jest przykład. MapReduce jest bardzo takim ogólnym paradygmatem, który właśnie polega na podzieleniu tych problemów na mniejsze podproblemy, które się rozwiązują na pojedynczych węzłach. Yy, oczywiście na tyle, na ile mogą. Później są. Przemieszane pomiędzy węzłami i na końcu są agregowane. Więc to jest bardziej ogólny paradygmat, natomiast chciałem go omówić na konkretnym przykładzie, żeby pewnie łatwiej to było zrozumieć, bo gdybym chciał powiedzieć ogólnie, to bym używał takich rzeczy, jak właśnie tuple, klucze, wartości, i to można by było się w tym pogubić. Czy ten produce działa zawsze na listach? Eee, jakby. To są abstrakcje danych, to niekoniecznie są listy, natomiast w zależności od tego, w jakim środowisku przetwarzamy, to może być różna abstrakcja danych, ale to są kolekcje, tak. To są kolekcje nie ogólnie, nie muszą być listy. Na przykład w Sparku to sobie przejdziemy do Sparka, później jest coś, co się nazywa RDD, czy, ale to zaraz sobie powiemy. Dzięki. Dobra, tutaj mamy jeszcze pytanie. Eee, divide and concure. I z, z tego wynika. Konfekcjonowanie i reduce? I to pytanie. E, można powiedzieć, że logicznie troszeczkę tak. No dzielimy ten problem na mniejsze podproblemy, które właśnie nie wymagają w tej pierwszej fazie. E da się je rozwiązać na pojedynczych maszynach, nie wymagają tego transferu informacji pomiędzy maszynami, no ale oczywiście to w którymś momencie ten transport pomiędzy maszynami jest wymagany i to właśnie realizuje faza shuffle, tak? czyli po prostu przetasowanie, żeby wszystkie odpowiednie dane do następnej fazy znalazły się na tej maszynie, na jednej maszynie, która tego będzie potrzebować. Okej, okay, tutaj pytanie do Łukasza na czacie, czy to jest jasne, mamy wyjaśnione? Okay. Tak, jest, Prana. dobra. Możemy lecieć dalej. Okej, okay. dobra. No to ten przykład, który wam pokazałem, zliczanie, zliczanie słów na pseudokodzie wygląda mniej więcej tak. To jest taki typowy pseudokod, jaki się używa przy, e, przy właśnie e, pisaniu e, czy określaniu algorytmów map reduce. Po prostu definiujemy sobie tak w pseudokodzie f, e, funkcję map i definiujemy sobie e, funkcję reduce. Widać, że to jest bardzo prosty przykład. Także mamy tutaj dosyć biednego i niezbyt zadowolonego ze skomplikowania algorytmu psiaka. Natomiast tu już jest przykład, który jest nieco bardziej skomplikowany, ale też dużo bardziej pożyteczny. Na przykład, w, za pomocą tego paradygmatu MapReduce, bardzo możemy też fajnie sobie podzielić mnożenie macierzy, co przydaje się w, to, w olbrzymiej ilości zastosowań. Natomiast no nie będziemy sobie tego algorytmu aktualnie. Omawiali, także to już jest taki potężny algorytm, jako przykład, że istnieją dużo bardziej zaawansowane algorytmy MapReduce'a niż na przykład zliczanie słów. Zresztą jeden algorytm MapReduce'a przedstawimy sobie w późniejszej części w tych konkretnych przykładowych algorytmach. Kiedy powstał MapReduce, powstała oczywiście też technologia, która ten MapReduce wykorzystuje. Tą technologią jest Hadoop. Jeżeli chodzi o, o nazwę i o logo Hadoopa, to ciekawa historia jest taka, że po prostu twórca Hadoopa miał małe dziecko, które miało swojego ulubionego słonika i mówiło na niego Hadoop, więc stąd się wzięła ta, ta nazwa i ta ikonka. Sam się długo zastanawiałem, aż w końcu to sprawdziłem i czuję się z tym o niebo lepiej. Hadoop składa się z kilku komponentów. Z jednej strony zawiera warstwę przechowywania danych, w tym przypadku nazywa się ona HDFS. Jest to system plików rozproszonych. Tłumacząc angielskiego jest to Hadoop Distributed File System, czyli właśnie rozproszony system plików Hadoopa. Składa się z warstwy, można powiedzieć, implementuje warstwę przetwarzania danych właśnie w paradygmacie MapReduce. Definiujemy sobie te funkcje MapReduce, z nich piszemy programy. Są to programy javowe, Hadoop operuje, Hadoop jest tutaj korzysta z, jest napisany w javie. I ostatnim komponentem Hadoopa jest, jest yarn, który odpowiada za orkiestrację tych wszystkich transformacji, które wykonujemy za pomocą tego MapReduce'a i za ogarnianie wszystkiego, co się dzieje na takim klastrze. Bardzo ważna rzecz, kiedy mamy do czynienia tutaj z, jakby z implementacją MapReduce'a w Hadoopie, Hadoop działa w taki sposób, że on te dane każdy krok pośredni, czyli pomiędzy dowolną transformacją, zapisuje sobie na dysku komputera. No i ktoś chce pomyśli, kurde, głupie, to nie? Że zapisujemy sobie pomiędzy każdym krokiem na dysku komputera. Nie do końca, jeżeli pomyślimy, jaka była idea hadupa, idea hadupa była taka, żeby wziąć bardzo dużo bardzo słabych komputerów, dowolnych biurowych komputerów, w tamtych czasach nie było mocnych, kiedy powstał Hadoop, nie było mocnych, bardzo popularnych, mocnych komputerów, więc w tamtych czasach taka idea, że możemy zapisywać to na dysku, nie martwić się o. O czasy i prędkość przetwarzania tych danych, tylko o fakt, żeby je przetworzyć, wydawała się bardzo atrakcyjna. Natomiast później wprowadzono nowsze technologie, do których też dojdziemy. Warto sobie powiedzieć, jak działa ten system obliczeń rozproszonych, przepraszam, system plików rozproszonych Hadoopa, bo jest to coś, co do dzisiaj się wykorzystuje, z czego korzysta wiele technologii. Czyli mamy sobie przykładowy klaster. Klaster, który, który tutaj pokaże tylko working. Yy, tu mamy jeszcze loader. jakieś pytanie, jedno, Dobra. więc może pytanie odnośnie shuffle w jakiś sposób odbywa się transport danych do e, określonych maszyn. To nie powoduje e, dużych opóźnień. Czasem przecież można się skończyć na przerzucaniu dużej ilości danych z jednej maszyny na inną, taki big case, e, czyli shuffle znacząco przyspiesza. Czy shuffle znacząco przyspiesza późniejszą redukcję, e, sortowanie po drodze? Shuffle umożliwia tą późniejszą redukcję, bo gdyby nie shuffle, to nie mielibyśmy czego redukować, a jeżeli chodzi o szybkość, to shuffle używa funkcji haszujących, o których sobie zresztą powiemy przy okazji późniejszych algorytmów, więc nie jest to aż tak czasochłonne. Funkcje haszujące są, są szybkie, troszeczkę jak taka y, y, hash table, jeżeli chodzi o taką klasyczną algorytmikę. Y, natomiast, właśnie, E, dobra, wszystko już jasne. Tak, to tak, dokładnie. To do tego opisał, tego że haszmapy, okej, okay, wszystko jest jasne. Do, dokładnie do tego. To było tego pytanie tutaj. o jak, poprawka. Dobra. Dobra. Wit. Dzięki w takim razie. E, no to mamy tutaj e, przedstawiłem na razie z racji tego, że oczywiście mamy gdzieś z tyłu głowy, że mamy ten master node, który wie, gdzie te dane się znajdują, ale chcę pokazać, jak e, takie dane są przechowywane na takich workerach, odwołując się do tej wcześniejszej infra, infrastruktury. E, jest to system rozproszony, to znaczy się, że jeden plik, jakikolwiek plik jest podzielony na wiele drobniejszych elementów. Standardem dla HDFS-a jest rozmiar 128 MB na jeden kawałek. Więc bierzemy taki plik, on jest automatycznie dzielony, jeżeli chcemy go włożyć w taki ekosystem, on jest automatycznie dzielony na kawałki po 128 MB, które są rozproszone po wielu węzłach. No umożliwia nam na przykład to dokonanie takiej rzeczy jak wrzucanie pliku, który by absolutnie nie mieścił się na żadnym pojedynczym dysku. Na żadnej pojedynczej maszynie do takiego systemu rozproszonego. Natomiast, no, co by się stało, gdyby jedna z takich maszyn wypadła? Mam jeszcze jedno pytanie na czacie, jeżeli pozwolę sobie przerwać. Co jeśli na fizycz... nie ma fizycznej możliwości, aby w danym przypadku jedna klasa, na przykład wszystkie Gandalfy, trafiła na jedną maszynę? Co jeśli Nie ma fizycznej możliwości. Jakby istnieje coś takiego, jak, tak powiem, wylanie tak powiem pamię. Nie, raczej, raczej zawsze się tak da, dlatego że my zakładamy, że hadów dysponuje tak obszernym dyskiem, że on jest w stanie zawsze zapisać wszystkie potrzebne mu dane na dysku. Więc yy, to by po prostu znaczyło, że mamy za mały klaster, aby wykonać jakieś, yy, jakieś operacje. Jakby nie rozważamy tego w praktyce. Uważamy, że zawsze jesteśmy w stanie dobrać na tyle odpowiedni klaster, żeby taki problem nie wystąpił. Do. Okej, okay. Dobra. Putku, czy to już odpowiada na twoje pytanie? Okej, okay, czyli wtedy dostosowują się wszystkie ustawienia klastra. Jeśli jest ryzyko, dzięki. OK. E Dobra, no to tak jak mówiłem, mielibyśmy bardzo duży problem, gdyby wyleciał nam jeden z takich węzłów, no bo my tracąc część, choćby jeden fragment tego pliku, no często nie jesteśmy w stanie otworzyć całości, całość nie ma sensu. Więc Hadoop z automatu się zabezpiecza przed takim scenariuszem, w jaki sposób? No używa tak replikacji. Czyli każdy z tych kawałków, na które podzieliliśmy ten wejściowy plik, ma jeszcze swoje dwie repliki, czyli łącznie są trzy repliki i te repliki docelowo rozprasza się jak jakby... W największy sposób, e, najbardziej rozprzestrzeniły się po całym, e, po całym klastrze. Więc, w sytuacji, w której wypadnie nam jeden węzeł, my jesteśmy w stanie na podstawie tych replik z powrotem ten zadany stan, gdzie są te trzy repliki, to jest domyślna wartość dla dla Hadoopa aktualnie, e, odtworzyć. Także. Wypadnięcie jednego węzła nie powoduje nam utraty danych, i to jest tutaj kluczowe, no ale powoduje nam to, że na przykład taki plik tutaj, który ma 350 MB, przykładowo, tak, podzielony został na trzy takie kawałki, z których się robi przez replikację dziewięć, no łącznie będzie na tym klastrze zajmował jakby trzy razy tyle, ile zajmował oryginalnie, no ale z racji tego, że tych klastry mogą być bardzo obszerne, na stonie boli, mamy zapewnionym bezpieczeństwo. Przed utratą tych danych. Nowszą, nieco nowszą technologią, stworzoną tutaj, e, że na Uniwersytecie Stanforda, ale nie jestem pewien, e, jest Spark. Spark, e, Spark jest technologią, która dodaje do tych możliwości Hadoopa bardzo dużo. Po pierwsze, e, potrafi pomiędzy tymi operacjami, które wykonuje, przechowywać. E, przekowywać jakby stany pośrednie w pamięci operacyjnej, co powoduje, że w takich przypadkach, gdzie to się da tak zrobić, jest nawet sto, stukrotnie szybszy od Hadoopa. Dzięki temu, że jest taki szybki, może wspierać nam ten streaming, o którym mówiliśmy. Tak? Hadoop jest zbyt wolny, oczywiście ma tam swoje jakieś dodatkowe komponenty w ramach ekosystemu, ale sam Hadoop jest zbyt wolny, żeby, żeby tutaj być używany do streaminga. Spark ma swoje moduł streamingowy, czyli wspiera zarówno streaming, jak i batch. Jego główną abstrakcją danych tak, jak tutaj Łukasz pytał, czy to są listy. W przypadku Sparka mówimy o tym, że to jest RDD, czyli to jest Resilient Distributed Dataset, czyli odporny, rozdystrybuowany dataset. I to jest poniekąd jak lista, tylko taka lista, która gdzieś z tyłu my tego nie widzimy, tak jakby oficjalnie w środowisku programistycznym. Ale ta lista jest rozproszona po różnych, po różnych, po różnych węzłach. Sam Spark posiada kilka takich bibliotek, czyli poza jego taką funkcjonalnością korową. Jako, jaką jest przetwarzanie RDD, pozwala nam działać na grafach, ma swój moduł SQL, który rzeczywiście umożliwia praktycznie zdefiniowanie sobie data frame'u troszeczkę tak jak w Pandasie, tylko ten data frame jest rozproszony, no i ma swoje biblioteki machine learningowe. Problem jaki jest z racji tego przetwarzania pamięciowego, e Tutaj ktoś dopytuje na czacie, czy można robić screenshoty. Ja chyba zdaje się, że już opowiadałem i mówiłem na początku o tym, że materiał ze spotkania będzie dostępny i on jest publiczny, więc jeżeli ktoś ma ochotę również robić screenshoty, to, to nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. Prezentacja również będzie dostępna na landing pageu Unity Tech Talków, także śmiało. No, problemem jaki nam tutaj generuje Spark jest to, że, okej, okay, mamy coś, co możemy przetwarzać w pamięci, ale musimy mieć tą pamięć operacyjną. No i pamięć operacyjna jest wiadomo dużo droższa niż dyski, szczególnie kiedy ta szybkość dysków aż tak nas nie interesuje. Więc w ogólności tworzenie klastrów Sparka, podsparka z optymalizowanych jest e, droższe, bo wymaga większej ilości pamięci RAM. E, no i, ale jest szybsze, więc tu mamy taki troszeczkę e, pewne korzyści i pewne problemy, jakie z tego wynikają. Jeszcze raz tak już podsumowując, jaka jest największa różnica w przetwarzaniu danych, nie jedyna oczywiście, bo Spark jest wracając, Spark jest dużo szerszy od Hadoopa, pozwala na implementację większej rzeczy niż MapReduce, jest to, że w przypadku hadupa dane Pomiędzy każdym krokiem operacji, które wykonuje Hadoop, trafiają z powrotem na dysk i muszą być znowu odczytywane z tego dysku, przetwarzane, zapisywane i tak dalej, aż ostatecznie gdzieś wylądują. Natomiast w przypadku Sparka, wszystkie te kroki pośrednie, jesteśmy w stanie przechowywać dane w pamięci i na przykład dopiero na końcu zapisać go albo na, na przykład do jakiejś bazy danych, albo z powrotem na dysk do systemu rozproszonego, z którego też Spark, czyli z HDFS-a, potrafi czytać dane. Także mamy tu trochę wsteczną kompatybilność, jeżeli chodzi o o warstwę yy, przetrzymywania tych danych. Yy, dobra, patrzę, czy są jakieś pytania. A, dobra, nie ma, nit. Yy, To lecimy dalej. Teraz troszeczkę opowiem o kosmosie. Koncept... zatrzymamy się na momencie, kiedy dopytamy. Może są jakieś pytania? Ktoś by chciał się włączyć o coś dopytać w tej, do tej części. Łukasz tutaj, proszę bardzo. Czy ten Hadoop i Spark to są rozwiązania open source'owe? Tak, zarówno Hadoop, jak i Spark są rozwiązaniami open, open source'owymi. Różnica jest taka, że Hadoop jest napisany w Javie, a Spark jest napisany w skali, czyli w języku, który co prawda się kompiluje do Javy, ale jest funkcyjny, obiektowy, także też jakby natywnym językiem, w którym się pisze w Sparku jest skala. Natomiast można też używać, ma swoje są biblioteki takie emulujące do Pythona, które pozwalają, tak zwany PySpark, czyli coś, co pozwala Pythonowi pod spodem sobie właśnie tworzyć, że tak powiem, sparkowe joby. Czy chmury takie jak AWS oferują te rozwiązania w postaci usług SaaSowych, czy to trzeba sam, samodzielnie odpalać? Na szczęście tak, tak, absolutnie. W przypadku AWS-a to jest EMR, to właśnie ma w nazwie MapReduce, czyli Elastic MapReduce. W przypadku Google, no to jest Dataproc, czyli GCP Google Dataproc. W przypadku Ażura nie wiem, bo akurat tutaj się za bardzo w tej chmurze nie siedziałem. Tak, to są, my możemy w bardzo łatwy sposób całe klastry rozpinać, nie zastanawiając się nad tym, jaka jest pod spodem na przykład nie wiem, topologia ich połączeń sieciowych, ani jaki soft jest nam potrzebny. Po prostu mówimy, co chcemy, Spark, klaster Sparka w takiej wersji, takiej, takiej, takiej i wszystko nam się rozpina. Także tak, jak najbardziej, to jest, to jest wszystko dostępne w chmurach. Dobra. To w takim razie. Teraz troszeczkę powiemy sobie o koncepcie bardzo prostym, matematycznym, ale jednak matematycznym, który nam się przysłuży do, do następnego przykładu, i żeby trochę też lepiej zrozumieć, jak działa sam Spark. To są, czyli o grafach, powiemy sobie. Czym jest graf? No Graf to jest taki konstrukt abstrakcyjny, który pokazuje nam jakieś obiekty. Tu mamy tak ładnie zaznaczone na fioletowo te obiekty i ponumerowane, to mogą być dowolne obiekty, to mogą być na przykład ludzie. Czy czy jakieś inne obiekty i mamy relacje pomiędzy tymi obiektami. Tak? Kiedy mamy do czynienia z grafem nieskierowanym, to te relacje są dwukierunkowe. I tu myślę, że najlepszym takim przykładem grafu nieskierowanego są jest sieć znajomych na Facebooku. Tak? Każdy człowiek jest takim obiektem, a występowanie tutaj połączenia między tymi obiektami to jest po prostu fakt, że jesteście znajomymi na Facebooku. No i z racji, że znajomi na Facebooku są wspólni, w, sensie, w takim sensie, że jeżeli ja jestem twoim znajomym, to ty jesteś moim znajomym, no to ten graf jest nieskierowany. Możemy sobie powiedzieć, ok, no to co by było, gdybyśmy te relacje jednak chcieli utrzymać kierunkowe, tak? Czyli że może być wyszczególniony, że jest wyszczególniony kierunek. Oczywiście mogą też być e, wzajemne kierunki. No, tak z takim przypadkiem mamy do czynienia, na przykład, kiedy chodzimy sobie po stronach WWW. Mamy stronę WWW, która podlinkowuje inną stronę WWW, i nie znaczy to, że ta druga strona musi wrócić do tej pierwszej. Więc tu mamy do czynienia z grafem skierowanym. No i ostatni przypadek to jest coś, co się nazywa DAC, czyli. Directed acyclic graph, czyli to jest dokładnie pewien szczególny przypadek tego grafu naszego skierowanego, który wyróżnia się tym, że nie posiada żadnych cykli. Czym są takie cykle? Cykl to jest po prostu fakt, że jeżeli wyjdziemy z jakiegokolwiek tutaj węzła, jesteśmy w stanie do niego wrócić. Tu na przykład mamy bardzo prostą sytuację, bo wychodząc z trójki możemy iść do czwórki i wrócić. A w takim grafie acyklicznym nie ma takiej możliwości. Mamy wyszczególniony kierunek, można o tym myśleć jako o takim przepływie nie wiem, płynów. Albo danych, na przykład, i my w tym aspekcie nas to najbardziej interesuje. E, także DAG ma swoje bardzo szczególne miejsce, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, e, dlatego, że sam sposób, w jaki działa Spark, e, on wykorzystuje właśnie takie, takie grafy do budowania swoich przepływów danych. E, to, co jakby pojedyncze zadanie, które definiujemy w ramach Sparka. Nazywamy jobem. I chcę wam tu pokazać, jak taki job jest rozbity logicznie w sparku, na przykładzie po prostu implementacji jakiegoś tutaj dowolnego algorytmu w tym paradygmacie MapReduce. Map eee, taki job eee, składa się ze stage. Y. Stage to jest po prostu mniejszy, jakby mniejszy podproblem. No i stage się definiuje jako po prostu zbiór wszystkich operacji gdzie nie trzeba stosować tego szafla? tak? Ten shuffle, o którym tu wcześniej na czacie też coś pisał, jest o tyle drogą, szczególnie jeżeli chodzi o miejsce, operacją, że Spark wyszczególnia sobie, że tak powiem, mówi, OK, ty jesteś stage'em, dopóki nie potrzebujesz, żeby przeszaflować dane. No i w obrębie stage'a e, zdefiniowane są taski. Task to jest po prostu operacja na danych, która dzieje się jakby w jednej partycji, tak? Zawsze w jednym zawsze na jednym, na jednym klastrze, w się na jednym workerze, zawsze w obrębie jednej partycji. I to, co tutaj widzicie, poniekąd może Wam się skojarzyć z tym DAGiem. Tak? My widzimy tutaj, jak te dane od początku są transformowane. Więc kiedy my piszemy program w Sparku, linika po linijce, to my tak naprawdę nie przetwarzamy tych danych od razu. Tak? To nie jest tak, że definiujemy sobie jakąś nową zmienną, to od razu ta zmienna się liczy. Korzystamy tu z konceptu, który się nazywa leniwym, Leniwym, leniwym obliczaniem, czyli Lazy Evaluation, jest znane na przykład z programowania funkcyjnego. Także taki spark, dopóki mu nie powiemy OK, dobra, policz, to on sobie układa właśnie taki graf wykonania, optymalizuje go na podstawie tego, na podstawie swoich własnych systemów. I dopiero, kiedy wykonamy tak zwaną akcję. Czyli tą akcją może być na przykład to, że chcemy zebrać wynik, czy gdzieś wynik zapisać na dysku, czy w jakiejś bazie, to dopiero wtedy Spark zaczyna, tak powiem, cały ten graf, który sobie zdefiniował zadań, wykonywać. Widzę, że mamy tu pytanie na czacie. Już mamy informację, że nieaktualne. Tak, tak, tak. Udzieliłeś już odpowiedzi. No, mniej więcej tak było. Dobra. E, czyli tak działa Spark. Więc te grafy przyda, przydają się w przetwarzaniu danych. Nie wiem, jeżeli ktoś miał kontakt z takim, e, takim rzeczem jak Apache Airflow, tam też e, koncepty orkiestracji całych systemów danych też się odbywają na przykładzie na abstrakcji DAGów, czyli tych grafów acyklicznych. Skoro już jesteśmy w grafach. Mamy teraz jeszcze jedno pytanie. Um. Możemy uniknąć wywoływania części grafu, jeżeli nasza akcja wymaga tylko części danych? E, absolutnie tak. Jakby to wchodzi w ramach tego, tej, tej optymalizacji. E, czyli, jakby Spark przetwarza tylko to, co, co musi, chociaż z reguły to jest tak, że, e, że to jest tak napisane, żeby, tak powiem, że wszystkie dane są jakoś potrzebne do tego, aby, aby się tam znaleźć. Natomiast tak, no gdybyśmy nigdy nie użyli jakiejś na przykład zmiennej, czyli na przykład zdefiniujemy sobie jakiś tam tamten krok w kodzie i nigdy go nie użyjemy, on nigdzie dalej nie będzie potrzebny, to to się w żaden sposób nie wykona. Dobra, okay. czy to. Adrian, to odpowiada na twoje pytanie. Okay. Dobra. Dzięki w takim razie. Okej, okay. no to skoro jesteśmy przy grafach, to chciałbym wprowadzić taki no, kolejny matematyczny, matematyczną troszeczkę definicję, czym jest klasteryzacja grafów, ale jak się okazuje jest bardzo, bardzo proste i bardzo życiowe poniekąd. Więc jeżeli mamy sobie jakiś taki graf, to my możemy wziąć jeden z tych obiektów w, tych graf, w tym grafie i na przykład, nie wiem, załóżmy, że to jestem ja, ten fioletowy ludzik, znaczy kółeczko, nie ludzik, no i tu są wszyscy moi znajomi. <laughs> Zakładam, że mam tylko trzech w tym przypadku. I e, nas interesuje, jak dobrze moi właśnie, własni właśnie znajomi na Facebooku są ze sobą skomunikowani. To znaczy, się takie pytanie klasyczne, czy przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem poniekąd. E, więc klasteryzacja odpowiada nam na to, jak dobrze moi wszyscy sąsiedzi, to znaczy się sąsiedzi jakiegokolwiek węzła w sieci, są ze sobą dobrze powiązani. I my to e, definicja formalna to po, po prostu jest jakby ilość istniejących połączeń pomiędzy sąsiadami. Do ilości wszystkich możliwych. Więc tu widzimy, że moj, moja trójka moich sąsiadów jest połączona bardzo dobrze, to znaczy się że wszystkie połączenia możliwe istnieją, więc mamy współczynnik klasteryzacji równy 1. Tutaj zaznaczyłem przerywalną linią połączenia, których, których nie ma, ale chcę, żeby Wam uzmysłowić, gdzie mogłyby być. No więc tu mamy tylko jedno połączenie pomiędzy moimi sąsiadami na trzy możliwe, więc współczynnik klasteryzacji wynosi. Jedna trzecia, no i analogicznie tutaj zero, bo moi znajomi, poza tym, że są moimi znajomymi, nie są w ogóle ze sobą związani. Formalna, taka najbardziej formalna definicja matematyczna mówi nam o liczbie trójkątów na wierzchołku, jakimś względem liczby możliwych trójkątów. Wam tylko chciałbym pokazać, że ta definicja jest dokładnie tożsama z tym, co mówiłem wcześniej, tak? Jeżeli istnieje tu na przykład tylko jedno połączenie, to de facto w takim tutaj małym wycinku istnieje tylko jeden trójkąt, który przechodzi przez ten wierzchołek, który rozważamy, zatem Liczba trójkątów to jest też liczba połączeń wśród moich sąsiadów. Te definicje są równoważne. No i teraz, gdzie w ogóle takiej miary jak klasteryzacja grafów używamy? Na przykład, no już tak się przyczepiliśmy, to pójdziemy dalej z tym, sieci społeczne. Jeżeli możemy mówić, że wyróżniamy jakieś dobrze sklasteryzowane podsieci, czyli grupę dobrze powiązanych znajomych, no i wtedy możemy do takich grup na przykład adresować tylko do jednej osoby z takiej grupy, która jest na przykład najlepiej powiązana adresować jakieś reklamy, czy promować jakieś treści, my wtedy wiemy raczej, że te treści dobrze się rozejdą w tej, w tej sieci. Jeżeli mogę, użyłeś sformułowania dobrze sklastoryzowana sieć, czyli rozumiem, że ten współczynnik musi być wysoki, najbliżej jedynki. Dokładnie tak, no jeden to jest idealnie, Dobry. to jest tak zwany graf pełny, Dobry. czy tam... Y Podsieć tworzy kraw pełny, no a zero to w ogóle brak tych jakichkolwiek rozterzać. Tak, poruszamy się pomiędzy zerem a jedynką rzeczywiście tutaj. Warto zaznaczyć, są skrajne wartości. Sieci WWW. Komputery, które w sieci www, czyli jak my wchodzimy na strony, to my się często łączymy, no zawsze się łączymy z jakimiś maszynami, które są pod spodem. Oczywiście raczej nie, nie myśląc o tym na co dzień, ale te komputery tworzą olbrzymią sieć, która ze sobą komputerów, które ze sobą rozmawiają i tu też możemy liczyć współczynniki klasteryzacji. One mogą nam poniekąd coś powiedzieć o tym, czy na przykład sieć, którą komputerową, która jest zaprojektowana, jest odporna na różnego rodzaju ataki na przykład wyłączające jeden, jeden, jeden taki komputer sieci. Tutaj Łukasz dodaje na czacie chyba o tej dobrze sklasteryzowanej sieci, że to przykład takiej sieci to członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa. Także... Eee, no jakby pewnie Myśli, tak. Że no, myślę, że to w oszacować? każdym... W każdym, w każdym aspekcie się coś, dla każdego się coś znajdzie, tak. jeżeli chodzi o klasteryzację. E, trzeci przykład to są cytowania w nauce, czyli możemy mieć na przykład taki graf, który mówi, że OK, no ja w swojej publikacji cytuję kogoś, kogoś, ten ktoś cytuje kogoś innego. No i tu też możemy e, studiować taką strukturę e, cytowań i na przykład wykorzystywać to poniekąd do e, znajdywania jakichś takich podejrzanych. E, sytuacji, czyli jakiegoś tutaj, nie wiem, potencjalnych oszustw e, i tak dalej. Czy to przykład nauki, czy jakikolwiek inny przykład, to wykorzystywanie, wykrywanie oszustw może korzystać z takiej klasteryzacji. No i e, w Sparku mamy do tego dedykowaną bibliotekę, która się nazywa się Graph, GraphX, tyle że ona nie zawiera e, w sobie takiego łatwej jednej funkcji do, do, e, do wyliczania tego współczynnika klasteryzacji, dlatego pokażę wam, jak to zrobić. E, tu jest jeszcze pytanie odnośnie Google Ranka. Czy bazuje na klasteryzacji? Chodzi ci o page ranka, tak? Jak rozumiem, algorytm oryginalny Larego Page'a, tak? tak? On bazuje na łańcuchach. Znaczy, to jest skomplikowane, bo to są tak bo bodajże łańcuchy Markowa. Znaczy, dobra, to on. Przedstawia sobie połączenia między stronami jako taką macierz, o czym zaraz powiem, i on jest w stanie obliczyć na podstawie takich macierzowych operacji to, jakie strony właśnie mają rankingi, nie? na podstawie tego, jakie strony inne na ciebie pokazują, e, i tak dalej. Więc, jakby on w taki sposób nie liczy współczynnika klasteryzacji, tylko raczej. E, ale można powiedzieć, że pośrednio to się odwołuje. Ja też na tyle, szczerze mówiąc, z PageRanka nie pamiętam, żeby to z ręki powiedzieć, ale na pewno wiem, że bazuje na rankingowaniu tutaj elementów macierzowych na podstawie występowania konekcji z innymi stronami, które mają bardzo bardzo wysokie też rankingi. Nie? Czy jak się kolegujesz z kimś spokojnie, to jesteś spoko. poziom tak. klasteryzacji wysoki, to ty też jesteś fajny wtedy, tak? Dokładnie, no tak. Tak taki algorytm. Warto o nim poczytać. Myślałem, czy o nim nie wspomnieć, ale już tego by było trochę za dużo. E, dobra, no to problem zdefiniowany tak abstrakcyjnie, matematycznie. Dobra, jak policzyć te współczynniki klasteracji wierzchołków? E, założenie, kiedy ta sieć się nie mieści w pamięci. No, okazuje się, że tak często jest, że się nie mieści w pamięci: no bo takim najbardziej standardowym w informatyce czy w algorytmice przedstawieniem sieci w pamięci komputera jest po prostu postawienie sobie macierzy kwadratowej, która mówi, jakie mamy binarnej macierzy kwadratowej, która mówi nam, jeżeli mamy 0, to istnieje połączenie między tymi węzłami, gdzie węzeł jest indeksem. Jeżeli mamy jeden, to mamy połączenie, jeżeli zero, to nie. I to jest taka najbardziej standardowa opcja. Tylko złożoność pamięciowa tego przechowywania jest oczywiście kwadratowa, jeżeli chodzi o, o, o ilość węzłów w grafie, więc bardzo szybko takie sieci mogą nam nie mieścić się w pamięci. Na przykład, Facebook ma, sieć Facebooka ma 2,8 aktualnie bodajże miliarda użytkowników, więc musielibyśmy mieć macierz 2,8 miliarda na 2,8 miliarda. No nie da się nie? praktycznie tego trzymać w żadnej pamięci ram. Więc dlatego chcemy skonstruować algorytm, który pozwoli nam tą sieć rozproszyć. I przykład, no to właśnie jak zidentyfikować dobrze, grupy dobrze skomunikowanych znajomych na Facebooku, jeżeli chcemy właśnie promować jakąś treść, jakąś prom, prom, produkt czy usługę w sposób wydajny. Czyli jak najmniej adresować reklam, ale jak najlepiej. No i rozwiązaniem tego problemu jest właśnie umiejętne użycie tego paradygmatu MapReduce. E, przedstawię Wam teraz e, algorytm, który się nazywa node iterator++ i jest e, powiem, algorytmem wykorzystującym paradygmat MapReduce. Dobra, e, ten rysunek zaraz się nam okaże przydatny, jeszcze chyba nie jest, więc w ogóle zacznijmy od tego, jaki mamy input do algorytmu. E, mamy listę krawędzi i wystarczy, że... Powiem, że lista krawędzi jest wystarczająca, żeby z tej listy, jakby wystarczająco opisuje nam cały graf. Wystarczy nam lista krawędzi i z niej jesteśmy w stanie wyciągnąć wszystko. E, e, następnie w celu e, obliczamy stopień każdego wierzchołka dla takiej sieci, bo to będzie potrzebne. Będziemy się często do tego odnosili, także warto ten stopień wierzchołka mieć gdzieś odłożony dla każdego z, y, wierzchołka z boku. Będziemy z tego często korzystali. E, następnie. Dla każdego wierzchołka bierzemy jego sąsiadów o mniejszym stopniu niż jego własny. No i tu następuje to rozbicie. My rozbijamy duży problem, dużą sieć na mniejsze podsieci. Konkretnie właśnie na takie podsieci. Na przykład wyciągamy z takiej sieci jakiś węzeł i stawiamy sobie koło niego tylko jego sąsiadów, które mają, które mają mniejszy stopień niż jego własny. Czyli już sobie rozbiliśmy ten problem, nie na więcej mniejszych podproblemów. Czyli tą trochę takie divide and End conquer, jak kolega pisał na czacie. Co robimy dalej? Dalej po prostu generujemy sobie, zapominamy o tym chwilowo, gdzie znajdują się rzeczywiste krawędzie. Generujemy sobie wszystkie możliwe krawędzie pomiędzy taką grupą. Tak? Czyli w tym przypadku można powiedzieć, że wygenerowaliśmy tutaj zarówno te przerywane, jak i te istniejące, istniejące połączenia. I na końcu spinamy te wszystkie możliwe krawędzie. Rzeczywistą liczbą krawędzi. I tam, gdzie się uda spiąć, znaczy się, OK, tam istniała krawędź, tam mamy trójkąt, więc zaliczamy ten trójkąt. A jeżeli nie było z czym spiąć, nie, czyli my mamy potencjalną krawędź, ale z tego inputu oryginalnego nie, nie przybywa nam ta krawędź, to mówimy, no trudno, nie ma krawędzi, nie liczymy. I w taki oto prosty sposób yy, możemy de facto policzyć liczbę trójkątów. Ważne jest to, żeby każdy taki trójkąt zliczyć trzy razy. A dlaczego trzy razy? No dlatego, że ten trójkąt ma trzy wierzchołki, a nigdy już te. Węzły, które rozważamy w takiej konfiguracji nie znajdą się w żadnej innym podproblemie. Dlaczego? Dlatego, że podzieliliśmy je tak, żeby tylko były wierzchołki o mniejszym stopniu niż ten własny. To nam zapewnia to, że każdy wierzchołek, każdy taki trójkąt rozważany jest tylko raz. Ale musimy go niestety, niestety, niestety policzyć aż trzy razy na konto wszystkich wierzchołków, które ten trójkąt tworzą. Dobra, no i jak już wiemy ile jest trójkątów, no to dzielimy sobie te dwie liczby i mamy współczynnik klasteryzacji. Myślę, że w ogół, yy, Chciałbym wam też pokazać, jak w ogóle wygląda implementacja. Yy, chyba, że są jakieś pytanka. Szczerze mówiąc nie do końca. Adrian tak, musisz, To jest yy, chyba cytat, rozwinąć. ale. Chyba nie wiemy, z czego cytat. Mem? Okej. Okay. Okej, okay, no to szczerze mówiąc nie. Dobra, my na razie nie. Tak, nie odpowiem na to. Pytanie, bo troszeczkę nie, nie mam. Brakuje mi referencji kulturowych. E, dobra. E... Pokażę Wam, jak taki stosunkowo prosty algorytm, rzeczywiście wygląda jego implementacja od razu w Sparku. Także połączymy wszystkie te rzeczy, które powiedziałem w praktyce. Tutaj posłużę się siecią, która reprezentuje strony na witrynie Sanford Edu. Uwaga, przepraszam, w roku 2002, czyli super dawno temu. I ta sieć już miała, czyli wierzchołkami są strony internetowe, połączeniami są linki pomiędzy stronami. Ta sieć już miała w 2002 roku prawie 300 tysięcy węzłów. Obecnie ma dużo, 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 dużo więcej. Hermitowski graf. Chodzi ci o, o czekaj, o który? Hamiltonowski. O, no to myślę, że tutaj od mechaniki operatorowej sobie uciekniemy. Troszeczkę nie w tym kierunku chcemy, chcemy pójść. Dobra, przełączę się teraz na środowisko programistyczne, w tym przypadku IntelliJ. O, się udało? Udało jest. Dobra, no to w ogóle jak wygląda taki, uprzedzę was o jednym, to jest skala. Skala jest dla niektórych brzydka. A skala jest bardzo fajnym językiem, moim zdaniem, także zobaczymy, jak ja tam. Ja myślę, że w każdym języku można brzydko napisać. Myślę, Dziękuję, Łukasz, sam... że wierzysz to we To nie chodzi o sam język, to <grym> no. jest bardzo ładny Dobra, no to zacznijmy od tego. Zdefiniowałem sobie taki tutaj obiekt. To będzie, jakby, cały program będzie jednym obiektem, w obrębie którego mamy oczywiście funkcję main, do której, jakby, jest naszym entry pointem programu. Uwaga, uwaga, ustawiłem logger na info. To znaczy się, że jak odpalę ten program, to wyleje się na nas wielkie, wielkie morze logów, ale to nam pokaże fajnie, co się dzieje pod spodem. Tutaj na początku ustawiam sobie poniekąd taką lokalną instancję Sparka. To local8 znaczy tyle, że jakby specjalnie tutaj lokalnie na moim komputerze rozkręcam sparka i tworzę troszeczkę osiem takich, tak jak wam pokazywałem te workery, to ja ich tworzę osiem, ale są takie wirtualne, no, logiczne workery. Czyli to jest wszystko na mojej maszynie, ale on się zachowuje, jakby miał takich osiem. Dzięki temu sobie podzieli to de facto na wątki procesora. Eee, tak, to nie jest istotne. Zaczytuję tutaj eee, plik tekstowy w tym przypadku, bo nie mam takiego dystrybuowanego systemu plików. Wczytuję plik, to są krawędzie, więc po prostu wczytuję te krawędzie i wywołuję taką magiczną funkcję, którą napisałem z parku, czyli calculate clustering coefficient. I myślę, że możemy sobie powolutku przejść do tej funkcji. OK, no i tu się dzieje cała magia, nie? Jakby zobaczymy, o, tak ładnie wycentruję, żeby zacząć. Dobra. No to funkcja, pamiętacie, jak mówiłem Wam, że mamy coś takiego jak RDD to ta funkcja już jest czysto sparkowa, więc ona bierze... Czy mógłbyś pokazać ten plik, sam tego ten txt, który masz? To znaczy, e, on jest ogromny, bo zawiera wszystkie połączenia w tej sieci. Po prostu krawędzie, to znaczy się, to jest węzeł, to jest drugi węzeł, jeżeli one są koło siebie, to są połączone i to jest, uwaga, graf skierowany oryginalnie, dlatego tu kolejność ma znaczenie. Natomiast to, co ja robię, to... Jak już, że chciałem wam pokazać na grafie nieskierowanym, a ciężko mieć dostęp do danych sieci, bo to nie są rzeczy, które łatwo zdobyć. To ja po prostu trochę oszukuję i robię z tego grafu skierowanego graf nieskierowany. Dokładnie w następnych krokach. Także biorę to tą RDD, tak jak mówiłem, to jest nasza abstrakcja podstawa danych z parku, i my cały czas działamy na RDD. Nie? Każdy ten etap kończy się tym, że otrzymujemy inne RDD. I to RDD jest rozproszone pomiędzy. Klas, to RDD jest rozproszone pomiędzy różnymi maszynami, w tym przypadku jest rozproszone logicznie pomiędzy moimi wątkami. Eee, zaczynam od tego, że właśnie chcę zrobić z tego grafu nieskierowanego, gra, skierowanego graf skierowany. Robię to w taki sposób, że po prostu sobie odwracam krawędzie, usuwam duplikaty, więc nieważne w którą stronę była strzałka, uznaję, że tam jest połączenie. Eee, następnie liczę sobie. Eee, liczę sobie stopnie, bo mi się przydadzą, bo mi się przydadzą na przyszłość i ważne, tutaj kończę to metodą collect. Collect działa tak, że odzyskuje nam te dane ze Sparka i de facto kończy nam joba, więc mogę powiedzieć, że nawet taka jedna zmienna to już jest jeden de facto job w Sparku, bo kończy się akcją, akcją, czyli kolektem. Jakby wynikiem jest tego, że mam po prostu w pamięci już tutaj e, komputera taki array, gdzie trzymam te stopnie i dzięki temu mam bardzo szybki do tego dostęp, więc algorytm bardzo przyspiesza, także to cashuje poniekąd te stopnie do pamięci RAM komputera. E, Następnym krokiem jest przygotowanie inputu. Robię coś dosyć dziwnego, że ustawiam krawędzie w taki sposób, żeby zawsze po pierwszy element był mniejszą liczbą niż drugi. No jak ktoś pomyśli po co. A chodzi o to, że jak spinamy te krawędzie później, to one muszą być dokładnie tą samą krawędzią, więc o ile krawędź 1, 2 i 2, 1 logicznie nam oznacza to samo połączenie, o tyle musimy pilnować, żeby jakieś konwencji, żeby to się dobrze spięło na tych późniejszych etapach. Mogę udostępnić później. Padło na GitHubie. pytanie, czy kod będzie dostępny, więc. Tak, mogę później udostępnić kod na GitHubie. I definiuję sobie już teraz konkretnie, tak jak powiedzieliśmy, mapery i reducery, no bo tak działa MapReduce. W maperze pierwszym robię to, co, że ustawiam na pierwszym indeksie zawsze węzeł, który ma większy stopień, i to nam posłuży temu, żeby właśnie wyciągnąć z tej sieci te podproblemy. Następnie w Reducerze pierwszym generuje, Ja nie wiem, czy tak szczegółowo jest sens przechodzić przez głowę, raczej nie, więc tylko powiem na szybko co robię i jak ktoś jest zainteresowany, przejrzy ten kod. Z komentarzami takimi. są jakieś, więc powinno być OK. W Reducerze pierwszym robię tak, że generuję sobie wszystkie te potencjalne pary i w maperze drugim te pary, tutaj w maperze drugim te pary joinuję razem, czyli po prostu jakby spinam z tą realną listą i patrzę, gdzie się to przekrywa. No i ostatnim etapem jest reducer drugi, który działa w taki sposób, że po prostu na podstawie już tych trójkątów liczy ten współczynnik klasteryzacji. Więc tak wygląda program napisany w Sparku i o ile tutaj powiedziałem wcześniej, że poprzez kolekt, pozwolę sobie powolutku do góry pojechać, poprzez kolekt, tu mamy jeden job Sparkowy w obrębie tego, o tyle dopiero w tym, na tym etapie tego kodu, gdzie wykonuję kolekta drugiego, rozpoczyna się drugi job sparkowy. Czyli można powiedzieć, że taka aplikacja składa się de facto z dwóch jobów sparkowych. Yy, mogę pokazać, że to nie jest ściema, że to się kompiluje. <gryw> Już skompilowałem wcześniej, dlatego wszystkie pliki są ten. No i mogę go odpalić. No i teraz uwaga, odpalenie programów sparkowych jest bardzo ciekawe, yy, bo wypluje nam bardzo dużo logów i tu się zacznie dziać czarna magia. Czyli Spark pod spodem se działa. Liczy te wszystkie rzeczy, dzieli te taski, rozdziela do pojedynczych wątków itd. I dzięki temu możemy później po zakończonym takim procesie sobie śledzić, co ten Spark tak naprawdę pod spodem robił. To się powinno, to jest dosyć duża sieć, więc to się powinno pewnie policzyć w ciągu jakichś 15 sekund, więc mamy chwilę przerwy, żeby ochłonąć. To tutaj dodam, że było kilka e, takich sugestii e, podziwu związanego z PWR-em, algorytmami i oczywiście tym, że skala też jest super językiem, czego oczywiście tutaj nie podważamy, ktoś pisał o tym, że jest niedoceniona. Tak, każdy język ma swoją specyfikę, jest środkiem do celu. Tak zakładamy, prawda? Pięknie powiedziane. Tu też pytanie, czy było pytanie odnośnie kolekta? Tak, kolekta jest dokładnie funkcja zwracająca. Ona po prostu tym, że my wyciągamy te dane ze sparka i one trafiają po prostu do pamięci, tutaj akurat mojego komputera, w przypadku klasa to jest driver, czyli ten główny, główny wątek, czyli po prostu do pamięci skali, w której to odpalamy. Widzimy, że się skończyło. Możemy zobaczyć, co w ogóle nam zostało wyplute. To sobie tutaj usunę. Wypluło mi taki plik. Powiedziało mi, że współczynnik, średni współczynnik klasteryzacji wynosi 0,59 i tu możemy powiedzieć, uff, gdyby wyszedł mniejszy lub większy niż jeden, mniejszy od 0 lub większy niż 1, to by znaczyło, że mamy bardzo słaby program i coś jest nie tak. I wypluło mi tutaj wartości współczynnika klasteryzacji dla wszystkich no nie wszystkich, ale to zaraz powiem dlaczego, węzłów. Nie wszystkich, dlatego że w niektórych przypadkach, kiedy na przykład stopień jest 1, nie wygenerowało mi żadnych możliwych par, więc to nie zostało zliczone, więc można powiedzieć, że jakikolwiek węzeł, którego nie ma w tym outputcie, jego współczynnik klasteryzacji jest zero. I teraz uwaga, przejdę do, do prezentacji. Z, te, z tych danych, gdybym je wyrysował, otrzymujemy taki histogram. I to jest histogram, który na przykład właśnie nam mówi, że dla tej sieci ten Stanford Edu taki jest rozkład tego współczynnika klasteryzacji, mieści się jak widać oczywiście w przedział od 0 do 1, czyli mamy do czynienia z dużą ilością takich w ogóle nie niesklasteryzowanych fragmentów jak i z dużą ilością już takich w pełni sklasteryzowanych. Nie będziemy analizowali co to znaczy, bo to wychodzi poza, poza zdecydowanie zakres tej prezentacji. Dobra, okej. Okay. Teraz e, chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o funkcjach haszujących, i myślę, że większość ludzi, którzy troszeczkę pracuje na różnych strukturach danych, właśnie takich jak haszmapy, hash chociaż no, właśnie na przykład haszmapy, trochę wie, co to są funkcje haszujące, albo ludzie, którzy siedzą w kryptografii. Natomiast my powiemy od zera, co to jest funkcja haszująca. Więc funkcja haszująca to jest taka magiczna funkcja, nasze magiczne pudełko, które powoduje, że mając e, input o dowolnie dowolnej strukturze, dowolnej długości, dosłownie cokolwiek, to może być dokument, to może być jakiś bardzo duży string cokolwiek, my jesteśmy w stanie za, za pomocą funkcji haszującej zakwalifikować ten e, wziąć ten input i wypluć liczbę w jakimś zakresie, ba, e, ograniczonym zakresie. Tak jak tutaj jest pokazane na obrazku, mamy do czynienia z różnymi e, jakimiś stringami, kluczami i za pomocą funkcji haszujących możemy mapować je na różne, różne liczby. Funkcja, haszu, funkcja haszująca wykorzystuje się bardzo, bardzo często w kryptografii, na przykład funkcji MD5 czy funkcji SHA. I tutaj interesują nas pewne konkretne właściwości tych funkcji. W kryptografii jest to primo, jednokierunkowość, to znaczy, że jak mamy tak coś, co haszowaliśmy do jakiegoś, będę mówił, czy czy do jakiegoś kubełka, to cięż... my nie chcemy, żebyśmy byli w stanie tą drogę pokonać z drugą stronę. Czyli, wiedząc, z jakiego baketa schaszowaliśmy, nie chcemy wiedzieć, co tam było. To jest jednokierunkowość, a lokalność polega na tym, że pewnie się spotkaliście, że liczymy sumy kontrolne dla różnych dokumentów mamy jakiś dokument, cały dokument, liczymy dla niego hasza i teraz mówimy, że dobra, jeżeli ktoś by coś w tym dokumencie zmienił, nawet czy w, czy w kodzie, tak, czy, czy, czy w binarce jakieś, zmienił nawet drobny element, to ta funkcja haszująca już wypluje nam inny, inny hasz i wiemy, że się coś nie zgadza. To jest lokalność, tak, czyli drobna zmiana spowoduje dużą zmianę e, zupełnie innej hasz. I tak działa funkcja haszująca w kryptografii. No, czy my tego potrzebujemy w danych? Nie. My w danych potrzebujemy dwóch innych właściwości, czyli po pierwsze, jednorodności, już mówię czego jednorodności wyniku funkcji haszujących. To znaczy się, że biorąc dowolne obiekty, my chcemy, aby jakby dystrybucja, wszystkich wyjść, jakby wyjść wyników funkcji haszujących dla dowolnej liczby elementów zawsze była jednorodna. No i my chcemy, żeby te funkcje haszujące były po, po pierwsze niezależne dla różnych elementów, ale też niezależne między sobą. Czyli na przykład bierzemy dwie funkcje haszujące, to się tak fajnie mówi rodzina funkcji haszujących i my chcemy, żeby te funkcje były kompletnie, wyniki tych funkcji były pozbawione jakichkolwiek korelacji. I na przykład taka funkcja, którą haszująca, której używa się w, w obróbce danych w Data, na przykład w skali nazywa się murmur, to jest skrót od Multiplication, rotation, multiplication. E, I tu przechodzimy do pierwszego algorytmu, który jest probabilistyczny, czyli poniekąd do serca tej prezentacji, przynajmniej mojej ulubionej części. E, pierwszym jednym w ogóle z pierwszych algorytmów e, takich probabilistycznych big data e, są filtry Bluma. Pojawiły się w 1970 roku, czyli już jakiś czas temu. I rozwiązują pewien konkretny problem. E, problem znowu sucho zdefiniowany, to jest taki, że chcemy znaleźć, opisać jakiś zbiór, to czy jakieś elementy się w tym zbiorze zawierają, nie pozwalając jedynie na pojawienie się rezultatów false positives, tych nieprawdziwych predykcji, więc w tym, w tym momencie fajnie by było, gdybyśmy sobie powiedzieli, co to jest kurczę, ten false positive. No to mając taką macierz, gdzie mamy wartości rzeczywiste, Tutaj zakładamy binarnie, czyli coś jest pozytywne, negatywne i wartości przewidziane, mamy true pozytywa. To znaczy, że jeżeli coś jest, załóżmy, pozytywne i my mówimy, że jest pozytywne, to mamy true pozytywa. Kiedy coś jest naprawdę negatywne, a my mówimy, że jest pozytywne, to mamy false pozytywa. I to jest dokładnie ten przypadek, o którym tutaj mówimy. No i mamy też false negatywa i true negatywa. No to jest trochę sucha forma tego, przedstawienia tego grafu. Moim zdaniem można sobie to nawet fajnie wyobrazić w taki sposób, nieco, nieco bardziej ilustratywny. Czyli tu mamy po, do góry także predykaty, a tu mamy właściwości, właściwości prawdziwe. I problem, który rozwiązują filtry Bluma, to jest taki problem, że mamy jakiś zbiór, Chcemy się dowiedzieć, czy w tym zbiorze jest jakiś element, tyle że nie chcemy bezpośrednio tego zbioru przeglądać, chcemy mieć jakąś strukturę danych, która jest w stanie nam na to pytanie odpowiedzieć, i ona nie będzie zawsze nam odpowiadała dobrze na to pytanie, ponieważ zezwala na powiedzenie nam, OK, ten element znajduje się w zbiorze, kiedy on się tam nie znajduje w rzeczywistości, ale pozwala nam, działa jako taki wstępny filtr. Czyli jak filtr Bluma powie, że nie ma czegoś w zbiorze, to już do tego zbioru nie idziemy. I to pozwala nam zaoszczędzić yy, na przykład pod akcje, gdzie potrzebujemy mieć dostęp do dysku, które są wolne. Problem taki ze świata rzeczywistego, yy, jaki tyczy się filtrów Bluma, to jest na przykład yy, używa tego Google Chrome. W jaki sposób? No, kojarzycie, że czasami jak źle wpiszecie w adresie URL jakąś literkę, celowo bądź niecelowo, yy, wyjdzie wam taki komunikat, że uwaga, uwaga, ta strona jest niebezpieczna, czy na pewno chcesz wejść na tą stronę. Yy, no i kurczę, może się zastanowić, no jak Google tak szybko wie, że ta strona jest w gronie tych stron niebezpiecznych? No przecież tych stron niebezpiecznych jest huhu -hu, bardzo dużo. Więc my chcemy, więc Google jest super szybki. No jak on to robi? No on robi to w taki sposób, że rzeczywiście posiada taki filtr Bluma nałożony właśnie na ten zbiór tych adresów URL, więc jest w stanie bardzo szybko, że tak powiem, wykluczyć, że nasz adres, który my wpisujemy, na pewno nie jest w gronie tych adresów niebezpiecznych. No i jak się w ogóle za ten temat zabrać? No to można powiedzieć, kurczę, no ciężka sprawa, nie tak wydajnie opisać jakiś duży zbiór. Okazuje się, że nie. Wystarczy tablica kilku bitów i funkcje haszujące. W ogóle funkcje haszujące od teraz są naszym najlepszym w tej prezentacji przyjacielem. Od początku, od, te, od teraz aż do samego końca. Więc idea filtru filtrów jest taka prosta. Toś sobie zainicjalizuj jakąś o długości M tablicę binarną. Zainicjalizuj ją samymi zerami. I teraz bierzemy taki, zaczynamy dodawać elementy do tego filtra i co się dzieje pod spodem? Przychodzi nam jakiś element, na przykład X1, i obliczamy dla niego, mamy gotowy zestaw K funkcji haszujących. I my obliczamy dla każdego elementu wartości tych K funkcji haszujących. Ustawiamy, że wynikiem tego hasza jest indeks w tej tabeli, tak? Czyli Wynik każdego hasza, na przykład mamy, załóżmy tutaj na tym przykładzie, na strzałeczkach trzy hasze, którymi dysponujemy, trzy funkcje haszujące, przepraszam, i dla każdego, każda ta funkcja haszująca zwraca wynik, który jest po prostu indeksem w tej naszej początkowej tabeli. Przechodzi nam jakiś element x1 i tam, gdzie dla niego funkcje haszujące zwróciły nam indeksy. Jeżeli było 0, zamieniamy, przekręcamy na 1. Jeżeli 1 zostawiamy tak jak 1, czyli po prostu aktywujemy, można powiedzieć, te komórki pojedyncze, jeżeli na nie pokaże funkcja haszująca. I w taki sposób Wszystkie elementy przechodzą przez ten filtr, w fazie dodawania do tego filtra, zapełniając, można powiedzieć stopniowo tą tablicę jedynkami. Ostatecznie otrzymujemy taką tablicę zer i jedynek, która jest już tam można powiedzieć zróżnicowana. No i teraz chcemy odpytać taki filtr, czyli jakby następna faza. No i jak odpytujemy taki filtr? Po prostu bierzemy nowy element nie wiemy, czy on jest, czy był dodawany do tego filtra, czy nie, ten element się nazywa na przykład Y1 na tym przypadku. Robimy dokładnie to samo. Liczymy dla tego nieznanego elementu te funkcje haszujące, one nam pokazują na pewne elementy w tej tablicy. No i teraz, kurczę, okazuje się, że no, jeżeli ten element już był w tym filtrze, Funkcje haszujące są deterministyczne, zatem dla tego samego elementu ta sama funkcja haszująca zawsze zwróci dokładnie ten sam wynik, więc patrzymy na co pokazuje nam, pokazują nam te funkcje haszujące i jeżeli gdzieś, tak jak w przypadku tutaj Y2, pokażemy na 0, to my mamy stuprocentową pewność, że, ta, że ten element nie mógł pojawić się w zbiorze, bo gdyby pojawił się, no to już by ta funkcja haszująca kliknęła w to miejsce i wiedzielibyśmy, że, yy, że tak powiem... Że ten element może być w tym zbiorze. Więc wtedy, kiedy mamy do czynienia, sprawdzamy te, ten, te, te funkcje haszujące, napotkamy zero, mówimy: Dobra, ciebie na pewno nie ma, nie ma w tym zbiorze. I taka prosta zasada pozwala nam właśnie wykluczać te, wykluczać te elementy. No niestety może dojść do sytuacji, bo tak pokażę jeszcze raz, wrócę do tego fajnego obrazka. O tyle, o ile to są tutaj te skrajne przypadki, czyli te diagonalne, to jest true negative i true positive, to są po prostu dobrze sklasyfikowany element. Powiedzieliśmy sobie, że nie możemy mieć false negatywa, no bo to zero nam wyklucza tą opcję false negatywa. a tyle, no niestety, możemy mieć false pozytywa. No dlaczego? Dlatego, że możemy mieć kolizję funkcji haszujących, bo ten nasz wynik jest zawsze krótszy niż możliwości, które poddajemy haszowaniu. Zatem zawsze się pojawią jakieś kolizje i pojawi się false pozytyw. No to jedyną, jakby miarą tego, jak dobry jest taki filtr Bluma, jest policzenie, dobra, jakie jest prawdopodobieństwo, że dostanę takiego false pozytywa. Eee, czyli. W tym przypadku wrócę sobie, tak, faceta, faceta w ciąży. Tak, idąc. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że ten pan będzie w ciąży? No, policzymy, policzymy prawdopodobieństwo. Okay. Ja policzymy się, już, policzymy. Ja się już doczekać nie mogę. Poli, policzymy, policzymy. E, dobra, okej, okay. tutaj będzie troszeczkę matny i post, w sumie prawdopodobieństwa w miarę prostego, ale mam nadzieję, że was tutaj e, nie zgubię. Podzieliłem sobie to takie, na dwa takie etapy, bo jednym etapem to będzie dodawanie, tutaj do góry dodawanie do filtru Bluma te zawartości, a, a żółte pod spodem to, to jest odpytywanie filtru bluma. Słuchaj, Staszek, w tytule dzisiejszego spotkania są algorytmy, prawda? Także no, nie, nie, cały czas nie może być łatwo, no. ale no dajemy ładnie. z siebie wszystko. Dobra, Staramy sprawdźmy. się, to. <noise> Dobra, to lecimy. Eee, chcemy na, możemy powiedzieć na początku, że te funkcje haszujące są, zakładamy, że są Genialne, idealne, że robią dokładnie to, czego chcemy, to znaczy, się, że ich rozkład jest równomierny i że są niezależne. Czyli te k funkcji, które wzięliśmy, są niezależne, ich rozkład jest równomierny, więc możemy używać takiego przybliżenia z probabilistyki, w sensie możemy używać prawdopodobieństw niezależnych. I to jest jedyne takie tutaj założenie odnośnie tych funkcji haszujących. Więc na przykład chcemy, chcemy stwierdzić, że dobra, jakie jest prawdopodobieństwo, że jakiś bit, dowolny bit w tej tabeli jest zerem? Na razie przy jednej, użyciu jednej funkcji haszującej. No to jest 1 minus 1 przez m. Dlaczego? No bo funkcja haszująca zwróci nam jeden dowolny input, czyli prawdopodobieństwo, że przekręci to na jedynkę to jest 1 przez m, no więc odwrotne, że pozostanie zerem to jest 1 minus 1 przez m. Ale mamy k funkcji haszujących. One są niezależne, więc po prostu mnożymy to prawdopodobieństwo razy k i otrzymujemy tą wartość. I tutaj mamy do czynienia z taką fajną te, transformacją matematyczną, tu się nic nie dzieje de facto nowego, tu żadnej logiki nie wprowadzamy, po prostu przepisujemy to tutaj w bardziej skomplikowany sposób, ale dlaczego? Dlatego, że my bardzo, matematycy, fizycy bardzo lubią taką liczbę jak e, czy e, i ta liczba wyraża się takim wzorem, tu nie będziemy mówili dlaczego, to jest, oczywiście mamy tutaj granicę przy n dążącym do nieskończoności, no i my trochę przybliżając, wepchniemy tą definicję liczby e w środek wyrażenie w środku, dlatego że my zakładamy, dobra, mówimy, te, ok, to m jest duże, te filtry są duże, to tak, m równe tam kilka tysięcy, to jest, to jest już prawie granica przy nieskończoności. No, trochę grubymi nicmi nic szyte, ale to jest prawdopodobieństwo, ale to jest przybliżenie, więc otrzymujemy taką wartość, no ale dobra, nie dość, że użyliśmy k funkcji haszujących, to jeszcze mamy n elementów, które te funkcje haszujące triggeruje, więc znowu mówimy prawdopodobieństwo niezależne, mnożymy to razy n w sensie inaczej, mnożymy n razy to przez siebie i otrzymujemy tą wartość. No i teraz odwracamy trochę kota i mówimy, dobra, to to było prawdopodobieństwo cały czas, że jakiś dowolny bit po przejściu wszystkich inputów jest równy 0. No to odwracamy kota ogonem, to jakie jest prawdopodobieństwo, że dowolny bit po przejściu jest jedynką? No dokładnie 1-100, minus to, bo to są prawdopodobieństwa yy, przeciwne. I jak teraz chcemy sprawdzić, czy... Czym jest ten false positive? False positive jest tym, że dany element nie jest w zbiorze, a my mówimy, że jest w zbiorze. To jak to najlepiej sprawdzić? No mówimy po prostu, ok, bierzemy dowolny input i chcemy policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że on natrafi na same jedynki. Tak? Wtedy powie, że jest w zbiorze, chociaż fizycznie go w zbiorze nie było. No to to prawdopodobieństwo to jest, po prostu należy zwyczajnie znowu wziąć k funkcji haszujących, no bo dla sprawdzenia każdego elementu liczy się też wszystkie funkcje haszujące. I to dopiero daje nam prawdopodobieństwo force pozytywa, Czyli po prostu wzięcie znowu k razy tego elementu. To jest wynik, który jest bardzo grubym oszacowaniem, bardzo mocnym oszacowaniem, znaczy słabym właściwie oszacowaniem. Wartość k, która tutaj jest, to jest po prostu optymalna liczba haszują, funkcji haszujących, czyli poniekąd wyciągnięta poprzez problem optymalizacyjny, minimalizacyjny z tej wartości. I co to nam mówi? Dobra, trochę sobie pogłówkowaliśmy matematycznie. To nam mówi, że okej, okay, wyrysujmy sobie. Tą funkcję, jak ona wygląda? Ona wygląda mniej więcej w taki sposób, no i teraz umożliwia nam ta funkcja. Troszeczkę dostrojenie tego algorytmu do zadanego poziomu pewności. I tak działa dużo algorytmów probabilistycznych. Jeżeli mogę, to dopytam, no bo faktycznie ten algorytm był dość skomplikowany. Czy takiej twojej na przykład codziennej pracy, bo rozumiem, że pokazujemy pewne teoretyczne podstawy, tak? ale istnieje faktycznie potrzeba liczenia gdzieś w taki sposób, albo na przykład istnieje tak jak do polskiego ładu jakiś kalkulator, który nam pozwoli, <laughs> e, pozwoli to obliczać? E, tak, jak w sumie powiem zaraz na następnym slajdzie, to tą technologię stosuje się już. Komercyjnych rozwiązaniach, i ona tam jest zoptymalizowana jak najlepiej to jest możliwe, właśnie używając dokładnie tego mechanizmu. Tylko my o tym raczej rzadko kiedy wiemy. Nie używamy tego bezpośrednio, mało kto to implementuje ręcznie, po prostu technologie mają to pod spodem włożone jako warstwę optymalizacji samej technologii. Zaraz powiemy sobie może, które technologie konkretnie używają. Natomiast tak, tu możemy sobie na przykład fajnie odczytać, że spodziewając się, ile, ile elementów chcemy mieć w filtrze, znając jakieś zadane. Prawdopodobieństwo tego false pozytywa, możemy na przykład znaleźć sobie tutaj odpowiednią krzywą i stwierdzić, dobra, no to mój rozmiar filtra powinien być tam to akurat 2 do 20 na przykład. Także to, to tak się w taki sposób robi. No i jaki jest z tego wniosek dla naszego problemu, bo to jest chyba najważniejszy wniosek dla naszego problemu, jest taki, że filtr Bluma z błędem jednoprocentowym który oczywiście zakłada, że mamy tą optymalną liczbę funkcji haszujących, wymaga około 10 bitów, no 9 i 6, no ale to zakończenie wierzyć jasno do 10 bitów na jeden element. Czy to jest dużo? No nie, jeżeli pomyślimy sobie, że my możemy dowolnie duży obiekt przechowywać, to może być olbrzymi dokument. Nie? Przykładowo, jak sam mówiliśmy w tym chromie, no to chrom trzymał tam linki, które uważał za niebezpieczne. No akurat myślę, że Wikipedia nie jest niebezpieczna, ale. Różnie bywa, więc weźmy sobie link do Wikipedii, właśnie do filtrów Bloom'a. On to jest bardzo krótki adres URL i on już zawiera 330, w sensie zajmuje 336 bitów, zapisanie tego adresu. A my jesteśmy w stanie z, 90, z 99% pewnością e, takie predykcje wyciągać na podstawie 10 bitów, a nie a nie 336, to jest olbrzymia, 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 olbrzymia przyspieszenie takiego odpytywania filtrów, odpytywania jakichś na przykład zbiorów. No i gdzie to się stosuje? Okazuje się, że bardzo dużo baz danych ma to pod spodem zaimplementowane. Tutaj akurat mam jako przykład Bigtable, Table googlowskie, czyli to jest szerokokolumnowa. <laughs> baza NoSQLowa, no i jej dwie open source'owe implementacje, czyli Cassandra EdgeBase. One używają tego w taki sposób, że po prostu e, dodają sobie konkretne, czy to kolumny, bo to jest szeroko kolumnowe, więc kolumny są też ważne, albo e, wiersze, czy klucze wierszy i kiedy pytasz, czy istnieje taki rekord, on jest w stanie odpowiedzieć, czy istnieje taki rekord, zanim jeszcze sprawdzi, czy istnieje taki rekord rzeczywistości. I to jest tak, że kiedy powie, że nie istnieje, to już nie musi sprawdzać, ale kiedy powie, że istnieje, no to tak człowiek musi sprawdzić, czy on rzeczywiście tam istnieje. Ale zaoszczędzamy 99% w 99% przypadków bardzo dużo czasu. Postgres. Też w zapytaniach, które pytają o to, czy jest jakiś rekord, czy jest jakiś klucz, też tego używa. O Google'u sobie powiedzieliśmy, w jaki sposób tego Google używa bądź używał. Okazuje się, że Bing, czyli wyszukiwarka Microsoftu, której pewnie używaliście głównie po to, żeby wyszukać w niej Google'a, żeby wyszukać coś w Google'u, e, używa tego w sposób troszeczkę bardziej kaskadowy. Ona ma wiele, wiele filtrów, no i to robi troszeczkę za takie indeksy wyszukiwania. Nie? Umożliwia nam szybkie znalezienie czegoś, wykorzystując wiele takich filtrów. E, no i na przykład okazuje się, że dla miłośników... E, Kryptowalut Ethereum używa tego, żeby przeglądać logi. Czyli po prostu jest jakiś konkretny klucz loga i on sobie sprawdza, czy taki log w ogóle istnieje, właśnie w filtrach Bluma. Z racji, że troszeczkę yy, mamy mało czasu, pominę, yy, pominę jeden algorytm, który chciałem wam opowiedzieć, niestety, ale to może dla chętnych później i przeskoczę do takiego ostatniego algorytmu probabilistycznego, poniekąd wisienki na torcie, na mnie on na przykład zrobił największe e, największe, największe, wrażenie, kiedy go poznałem, czyli algorytm HyperLogLog. -lock -lock. Może tylko dopytamy, czy do, do tego Aha, filtrów Bluma były jakieś pytania, może ktoś ma, coś było niejasne, jakąś niepewność, zastosowanie, podzielenie się swoim przykładem użycia. O, rzeczywiście. Z tego co wiem, nie. Z tego co wiem, chyba nie. Ale też, jakby, nie jestem pewny, więc tu nie odpowiem. Aha, jasne. Czy język programowania korzysta z tego filtra przy porównaniach? Znaczy, z tego co wiem, nie, nie znam żadnego takiego, takiego przykładu, żeby jakiś język z tego korzystał. Ciężko powiedzieć. Nie, nie spotkałem się. Z takim zastosowaniem tego. W przypadku języków my z reguły mamy, jakby, nie wiem, czy to jest aż tak potrzebne, bo czy nie mamy aż tak, wiesz, struktur dużych, rozbudowanych danych, żeby, żeby to dało aż taki wielki użytek, nie? Bo pamiętaj, że my tu mówimy o tym, że chcemy oszczędzić, o właśnie, oszczędzić dostęp do dysku, ale pamięć RAM jest szybka, więc. To w pamięci RAM aż tak nas nie boli, czy, czy to się znajduje, czy nie znajduje. W przypadku baz danych, gdzie to jest na dysku, na jakichś innych warstwach plikowych, tam to robi największą różnicę. Także w przypadku języków rzeczywiście wydaje mi się, że nie dałoby to aż takiego pożytku jak w przypadku dostępu do dysku albo do systemu plików. No, dobra. To chyba tam napisał OK, Łukasz. To myślę, że możemy lecieć dalej. To już jest ostatni algorytm. E, który chciałem wam pokazać. E, Okej, okay, odpowiadam na bardzo prosty problem. Oszacujmy sobie, ile jest tym razem elementów różnych, nie w zbiorze, tylko w czymś, co się nazywa wielozbiorem, po prostu jakaś kolekcja elementów dowolna i nas interesuje pytanie, ile jest różnych elementów, bo ile jest elementów, no to jest oczywista sprawa, ale ile jest różnych elementów już nie do końca i przykład jest na przykład taki, że chcemy, mamy sobie stronę internetową i monitorujemy tą stronę i chcemy sobie e, powiedzieć, Ilu różnych użytkowników odwiedziło tę stronę internetową, na przykład w ciągu dnia, czy jakiegoś dłuższego okresu. Ale nas nie stać na to, nie mamy na tyle miejsca, żeby każdą sesję każdego użytkownika zapisywać. Tak? Nie chcemy zapisać jego IP, czy jakichś innych tutaj adresów. Po prostu chcemy mieć coś, co będzie nam tylko zliczało. Liczbę tych różnych użytkowników. No i ten algorytm, o którym opowiem, jest algorytmem, który współpracuje ze streamingiem. Znaczy, można go używać w sposób taki, że po prostu dodaje się do niego baczowo, ale możemy też dodawać do niego streamingowo. I to jest bardzo fajne, bo nie musimy w ogóle dosłownie zapamiętywać ani jednego gościa, który do nas przyszedł na stronę, żeby policzyć, ilu różnych gości było. Dla mnie to już jest samo w sobie. Poniekąd niesamowite, no i taki szybki spoiler, że HyperLoglock jest w stanie estymować, tutaj mówię, moce zbiorów, no czyli po prostu to są e, e, liczby elementów w zbiorze. E, tutaj właściwie to nie do końca dobrze sformułowane zdanie jest, ale mniejsza z tym, rzędu 10 do 9. 10 do 9 to jest miliard, czyli mamy miliard różnych elementów i my jesteśmy w stanie z dokładnością 2% estymować, ile jest tych różnych elementów, używając, uwaga, 1,5 kilobajta pamięci to są dowolnie duże obiekty, te, które są w tych zbiorach, a my potrzebujemy tylko tyle, tyle, żeby powiedzieć, ile ich było. Dla mnie to już jest jakby coś, co mnie skłoniło, żeby poczytać o tym bardziej. No i tu intuicja jest też niestety troszeczkę matematyczno-probabilistyczna. Nie, chyba nic nowego się nie pewiło. E, Okej, okay. nie wiem, jak bardzo lubicie rzucać monetą i zastanawiać się, co wam wyszło. Nie lubicie? No... Niektórzy lubią sobie rzucają, nie wiem tam w komiksach pytanie, Batmanie jak, jeden tam jakie pytanie ma ten rzut monetą odpowiedzieć, wiesz, bo tutaj czy lubimy to. Już zaraz zaraz dojdzie do tego. Mówimy sobie, powiedzmy sobie, że robimy taki eksperyment. I ten eksperyment polega na tym, że bierzemy sobie monetę, taką normalną monetę, która ma dwie strony, e, symetryczną e, i rzucamy sobie nią i nas interesuje, w którym momencie wypadnie nam orzeł. I to jest pojedynczy eksperyment. Zabawa polega na tym, że powtarzamy ten eksperyment wiele, wiele razy i jak już się bardzo zmęczymy to mówimy, OK, to była najdłuższa sekwencja, jaką uzyskałem, czyli najdłuższa sekwencja taka na przykład reszka, 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 orzeł. E, mówimy sobie, że taka najdłuższa sekwencja, jaką uzyskaliśmy, bo już się zmęczyliśmy, to było N. E, to było N. No i teraz tak, jakie jest prawdopodobieństwo w ogóle uzyskania? W Takiej jednej próbie uzyskania takiej sekwencji. No, liczy się to bardzo łatwo, dlatego że rzuty są niezależne, prawdopodobieństwo jednego rzutu będącego orłem lub też reszką, to jest jedna druga, więc po prostu musimy sobie tą jedną drugą pomnożyć razy n i otrzymujemy, że prawdopodobieństwo, że, że w jednej próbie otrzymamy taki konkretnie taką długą sekwencję, to jest jedna druga nad N. Ale zobaczcie sobie, że odwracając kota ogonem, to daje nam bardzo fajną informację, to jaką najdłuższą mieliśmy sekwencję. No bo skoro wiemy, że prawdopodobieństwo wyrzucenia takiej najdłuższej sekwencji to jest tam jeden, jedna druga do n tej to możemy sobie powiedzieć, ok, no to ile ja średnio razy musiałem rzucać, czy ile się spodziewam, że razy musiałem rzucić, żeby otrzymać taką najdłuższą sekwencję. I się okazuje, że my jesteśmy w stanie, no to jest dokładnie, jakby biorąc taką podstawową definicję prawdopodobieństwa, no to jest dokładnie odwrotność tego, czyli w tym przypadku 2 do n. To jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście biorąc, pod, biorąc to, jaką najdłuższą sekwencję takiego rzutu otrzymaliśmy, możemy sobie oszacować, ile rzutów w ogóle wykonaliśmy. Z jakąś tam, oczywiście, bardzo dużą dozą niepewności, ale jest to jakieś oszacowanie. I teraz. Spróbujmy przenieść to na kanwę naszego problemu, na kanwę nieco bardziej matematycznie i informatycznie abstrakcyjną, czyli na znowu nasze funkcje haszujące. Okazuje się, że taka funkcja haszująca to kurde jest dobra próba rzutu monetą. Dlaczego? No dlatego, że funkcja haszująca zwraca nam jakąś liczbę w jakimś zakresie, która jest ograniczona, z równym prawdopodobieństwem. To znaczy się, że jak weźmiemy taki binarny zapis takiej dowolnej liczby, to otrzymamy tabelę binarną. Gdzie w każdym miejscu, na każdym indeksie tej tabeli binarnej mamy prawdopodobieństwo, że 0 lub 1 jest jedna druga. Czyli dokładnie tak jak rzut monetą, tak? I my możemy sobie mówić, że ok, no to szukamy takich właśnie sekwencji, jak tutaj mieliśmy sekwencję rzutu monetą od początku hasza, od początku jakby wyniku tego hasza, szukamy dokładnie takich sekwencji i zapisujemy sobie ich wartości. Czyli tutaj patrzymy, ok, mieliśmy sekwencję o długości 2, bo wypadł nam orzeł za drugim razem. A tu na przykład dla innego obiektu, bardzo ważne, innego obiektu, bo ten sam obiekt zawsze da ten sam hasz. Dla innego obiektu na przykład uzyskaliśmy taką sekwencję, jak wzięliśmy tą funkcję haszującą, o długości 4. No i teraz, biorąc te wszystkie wyniki tych haszowań, bierzemy maksimum. I ta sytuacja jest dokładnie identyczna z naszym rzutem monetą. Czyli my jesteśmy w stanie powiedzieć, ile było różnych wyników haszy. No ale przecież. Każdy element daje nam taki sam. Dwa takie same elementy dają nam ten sam hash. Więc odpowiadając na pytanie, ile było różnych wyników haszy, my też odpowiadamy sobie poniekąd na pytanie, a raczej oszacowujemy, ile było różnych elementów. To się, ile było. Różnych elementów i mówimy, że dobra, no to jest dokładnie to samo, co było tutaj. Tu szacowana liczba rzutów to było 2 do n, tej a tu szacowana liczba elementów, różnych, różnych elementów w zbiorze to jest 2 no, do, do, do potęgi tej maksymalna długość tej sekwencji, która nam wypadła w tych wszystkich naszych rzutach monetą, które za nas robiła funkcja haszująca. I mamy przybliżenie. Super, ale czy to przybliżenie jest dobre? Czy 2 do n jest dobrym przybliżeniem czegokolwiek? No, znaczy na pewno nie. Dowolnej liczby elementów w różnych zbiorze, no to bo wiadomo, dwa tej ucieka na mnie. Każda następna potęga dwójki jest dalej niż poprzednia. Robi się z tego bardzo rozlazły kaszalot, tak mówiąc obrazowo. Więc ale, ale okej, okay, przyjmijmy, że to jest spoko. Na razie, zaraz to ulepszymy. Skąd się w ogóle bierze log log w hyperloglogu? No tutaj taka dygresja, że matematycy, którzy to wymyślili, nazwali to w taki sposób, dlatego że ok, maksymalna liczba, jaką w stanie jesteśmy estymować, mając hash o długości hash size, no to jest rzecz jasna 2 do hash size, no bo zgodnie z tym, co sobie pokazaliśmy, tak, jeżeli mamy hash o jakiejś długości, no to nigdy nie otrzymamy sekwencji dłuższej niż ta długość, więc maksymalna liczba, którą w stanie jesteśmy wyestymować, no to jest 2 do potęgi hash, hash size. Bierzemy sobie obustronnie logarytm, no i mamy, że, ok, to w takim razie długość hasha, to jest logarytm z największej z liczby jaką chcemy yy, największej możliwej liczby różnych elementów w zbiorze jakie się spodziewamy no i to co teraz powiem jest moim zdaniem naciągane bo stwierdzili, dobra no tak jakby zapisać tego hasza binarnie to mamy drugi logarytm no ale to akurat w tym przypadku nie ma po co tego hasza zapisać binarnie więc powiedzieli dobra zapiszemy sobie tego hasza binarnie w sensie długość hasza binarnie nie samego hasza otrzymamy log log i mamy log-log w algorytmie. Trochę na siłę, ale co najważniejsze, to robienie takiej estymacji daje nam złożoność zarówno pamięciową, jak i złożoność, e, złożoność e, procesora w czasie stałym. I to jest super wynik. Niezależnie jak duży będzie ten zbiór, który badamy, pod warunkiem, że dobrze dobierzemy parametry oczywiście, mamy stałą złożoność na estymację tego, ile jest różnych elementów w takim zbiorze. No dobra, no ale to był to, Taki słaby, słaba estymacja 2 do n, no to jaki jest pomysł, żeby tą estymację poprawić? Yy, pomysł jest taki, że dobra, no to podzielmy sobie taki ten strumień tych przychodzących elementów na różne estymatory i weźmy sobie jakąś statystyczną średnią na przykład z tych estymatorów. Z reguły działa. Tu też działa, ale w sposób ograniczony, bo pojawia się pytanie, no jak rozdzielić ten strumień na te poszczególne elementy? No i Znowu okazuje się funkcja haszująca. Dlatego, że funkcja haszująca zawsze rozdzieli nam ten sam element do tego samego do tego samego koszyczka, więc jesteśmy szczęśliwy. Kłopot polega na tym, że gdybyśmy najpierw użyli jednej funkcji haszującej, żeby ona nam tutaj zakwalifikowała do, do konkretnego estymatora, a następnie wykonali tę robotę, o której mówiłem wcześniej. To możemy natknąć się na problem, że o ile funkcje haszujące same sobą dla różnych elementów są niezależne, to jest strasznie trudno znaleźć w świecie takim realnym, programistycznym funkcje haszujące, które są między sobą niezależne. Więc na co wpadli w sumie genialni ludzie, że okej, okay, no to odetnijmy fragment tego oryginalnego hasza z naszej jednej funkcji haszującej i użyjmy go do tego, żeby zakwalifikować go do konkretnego koszyczka. I ktoś tu będzie krzyczał, o Jezu, to nam zaburzy całkiem nasz poprzedni algorytm. Nie, dlatego że skoro my uznajemy, że tu na każdym miejscu w tej tablicy mamy prawdopodobieństwo jedna druga, to nieważne, czy sobie to utniemy, czy nie, zawsze te prawdopodobieństwa są jedna druga i zawsze się to liczy w taki sam sposób. Więc ten genialny pomysł pozwolił nam odciąć kawałek tego początkowego hasza, oczywiście wiemy, jakiej długości kawałek, i stwierdzić, że dobra, to wynik tego hasza po prostu pokazuje nam ten fragment hasza, do którego trafiamy, do którego trafiamy estymatora. No i oczywiście liczba estymatorów, no to jest 2 do długości hasza, tak? No wynika to z możliwości w takim krótkim łańcuchu, ilości możliwości w krótkim łańcuchu binarnym. Mamy problem poniekąd rozwiązany. Mamy kilka estymatorów. Każdy z nich działa dokładnie tak, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. I czy otrzymujemy lepszy wynik, jak weźmiemy ich średnią? Tak. Czy otrzymujemy dobry wynik? Nie. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy, że chociaż jeden estymator nam odpłynie. To znaczy, się poda jakąś wartość, tak mówiąc kolokwialnie, z czapy. I średnia, taka zwykła średnia arytmetyczna, bardzo na tym ucierpi, bo jest bardzo wrażliwa na takie wartości skrajne. Więc ludzie wpadli na pomysł, żeby zrobić, wziąć, odrzucić te skrajne wartości. Powiedzieli sobie, dobra, bierzemy 70% skrajnych wartości. I zobaczymy, co się stanie. I ten algorytm nazywał się Super Superlocklock. Lock. Okazało się, że to też, kurde, nie do końca dobrze działa. Więc w końcu wszedł pan Flażolet, cały na biało, i powiedział, że bierzemy średnią geometryczną. I wszyscy zrobili wow, bo okazało się, że to jest świetny patent. Średnia geometryczna wyraża się w taki sposób i ma taką troszkę właściwość, że jest mniej wrażliwa na takich outliersów, na takie skrajne wartości niż średnia arytmetyczna. No, i jeżeli my weźmiemy kolekcję takich estymatorów i każdy z nich będzie robił te nasze rzuty monetą tak, dla przechodzących obiektów i weźmiemy sobie z nich średnią harmoniczną, to otrzymujemy już całkiem dobre, e, dobrą estymację, która ostatecznie na wzorze wygląda tak. Ale już spokojnie ten wzór Wam troszeczkę podzielę. Ten element tutaj to jest po prostu wzięcie średniej harmonicznej z estymatorów gdzie każdy zwraca wartość e do tej maksymalnej hash. więc to jest po prostu to, co sobie powiedzieliśmy, tylko wzięcie średniej z kilku takich estymatorów. To m, które tu mamy, bierze się nam z tego, że przecież podzieliliśmy strumień na m części, to my chcemy wiedzieć, ile jest łącznie, a nie ile jest w pojedynczym estymatorze, więc mnożymy razy m, tak? zakładając, że te funkcje są równomierne, więc do każdego estymatora trafi, trafi, trafi taka sama ilość. I ostatecznie wprowadzamy jeszcze coś, taki parametr, alfa m no i to jest parametr deus ex machina czyli po prostu go tu siłą wciskamy. Dlaczego? Dlatego, że się okazuje, że nawet po wzięciu wszystkich tych ulepszeń hyperloglog ma tendencję do zawyżania tej wartości. Więc matematycy wypuścili tacy, taki bardzo długi dwudziestostronnicowy papier, gdzie liczą jedną liczbę, właściwie to jest funkcja dyskretna, która mówi nam, to jest taka poprawka. To się nazywa korekcją zasięgu. tak? Mówiąc już matematycznie, ją nazwali korekcją zasięgu, i po prostu w zależności od tego, ile mamy tych estymatorów, nie, m, taką musimy wprowadzić korekcję. Ale to jest funkcja, która jest znana. Ktoś już to za nas policzył, i super, że nie musimy tego liczyć ponownie, bo to jest bardzo skomplikowane. Więc w taki sposób otrzymaliśmy wyrażenie, jak policzyć, tylko na mając jakąś e, strukturę takich koszyczków, gdzie trzymamy jakieś liczby, maksyma e, wartość różnych elementów w zbiorze. E, Yy, nie, 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 ale dobra, sorry. clock nie ma space complexity yy, o od log y, log n. Nie, dlatego, że my zakładamy, że elementem takim wstępnym tego algorytmu jest to, że dobieramy właściwe parametry. Więc niezależnie ile nam w rzeczywistości tych elementów tam wejdzie, długość tych yy, tych yy, Długość, tych, długość tego, czy ilość tych kubełków jest już wcześniej znana. Tobie może chodzić o to, że dodawanie elementów może mieć taką złożoność. Nie, dodawanie elementów ma złożoność liniową, bo każdy, że tak powiem, element dla niego są obliczane te funkcje haszujące i tak dalej. Natomiast odpytywanie, o które nam chodziło, ma zawsze złożoność O od jeden, czyli w czas stały, zarówno dla, dla, zarówno dla dla pamięci, jak i dla y, złożoności obliczeniowej. Także nie, HyperLockLock, jeżeli chodzi o odpytywanie, to jest od 1, jeżeli chodzi o dodawanie do filtra O od N. Dobra, czy odpowiada to na pytanko? Super, dobra. Ok, no to powiedzmy sobie, gdzie się tego, y, gdzie się tego używa. Okazuje się, że jedną z takich najbardziej znanych znaczy implementacji, czy jakby zastosowań HyperLogLoga jest Redis. Redis to jest, to jest taka, że tak powiem, baza danych, która, która jest w pamięci, jest no to swojego rodzaju cache, klucz wartość i ona wykorzystuje go do tego, żeby właśnie estymować to, ile jest na przykład różnych kluczy. No, i do takiego filtra dodaje się, podlicza ile jest tych różnych elementów. Można też te filtry mergeować takimi komendami w Redisie. Nie wiem, czy ktoś z Was się spotkał, jak pfadd, o, nie ten wskaźnik, pfad, pfmerge i pfcant. Także po prostu tymi komendami jesteśmy w stanie w Redisie dokładnie stosować ten algorytm. Istnieją dodatki do Postgresa, do Postgres SQL, czyli to jest baza danych, taka bardzo przynajmniej my jej często używamy, która. <coughs> Istnieją dodatki, które pozwalają właśnie na przykład ilość różnych rekordów w taki sposób liczyć. No i tego bardzo często używają takie hurtownie danych chmurowe, na przykład Redshift, który jest taką kolumnową, kolumnową bazą danych na AWS-ie czy w GCP, e, Big, nie Bigtable, tylko... ojku, wyleciało mi, może ktoś z czatu podpowie, cloud... A, wyleciało mi nazwa takiego kolum kolumnowej... Kolumnowej, kolumnowej bazy danych z GCP. W każdym razie to działa w taki sposób, że kiedy mamy bardzo, bardzo dużo danych, to nie zawsze chcemy wiedzieć, ile dokładnie jest. Jeżeli mamy miliard, czy tam setki miliardów jakichś rzeczy, to nie interesuje nas, że, ok, różnych było, nie wiem, tam 100 miliardów, 1 czy 100 miliardów, 5. Interesuje nas często wartość przybliżona, a że tą wartość przybliżoną jesteśmy w stanie odzyskać bardzo szybko, to dlatego takie takie. Takie hurtownie danych tego używają. No i ostatnie Facebook z dumą prezentuje, że używa tego algorytmu w swoim takim silniku SQL-owym do swojej analityki, czyli w Presto, tutaj taka ciekawostka, że miałem bardzo duży problem, żeby to, to logo znaleźć, dlatego że co wpisywałem Presto w Google, to mi wyskakiwała jakaś pizzeria, bo chciałem to stwierdziłem, że w sumie będzie, będzie lepiej i napiszę sobie. <laughs> Facebook presto. Było jeszcze gorzej, bo wyskoczyły profile tych wszystkich pizzerii na, na Facebooku, więc to dosyć ciężkie zadanie, było. widzę, że mamy też podpowiedź. Tak, tak, ale to nie to, to. nie to. to, to. BigQuery, dziękuję. Tak, dzięki. To dokładnie o BigQuery chodziło. Kurczę, wyleciało gdzieś tam z głowy. Dobra. Chyba jesteśmy już trochę zmęczeni, jak myślę wszyscy, więc zróbmy sobie takie ostateczne podsumowanie i myślę, że możemy zamykać tutaj tą część prezentacji. Także co sobie powiedzieliśmy? No, powiedzieliśmy sobie pokrótce, czym jest big data, jakie stawia nam wyzwania. Powiedzieliśmy, jak możemy się zabrać do przetwarzania na podstawie szybkości danych, czyli czym jest stream, czym jest batch processing. Pokazaliśmy sobie obliczenia rozproszone, zarówno jakby na warstwie architektonicznej, jak i na warstwie logicznej. Wprowadziliśmy sobie MapReduce jako tą logiczną warstwę obliczeń rozproszonych. Pokazaliśmy, czym jest Hadoop i Spark, czyli platformy komercyjne, które realizują te modele obliczeń rozproszonych. Wprowadziliśmy sobie funkcje haszujące. No i pokazaliśmy te wisienki na torcie, czyli już te algorytmy, które wykorzystują, wykorzystują te rzeczy, o których powiedzieliśmy wcześniej. iter++ to były te, klasteryzacja to zrobiliśmy, filtry Bluma też były, stream sampling zabrakło czasu, więc dla chętnych kiedy indziej. No i Hyperlock. Teraz o tyle chciałbym waszą, że tak powiem, chciałbym się na chwilę z wami też tutaj zastanowić nad jedną rzeczą. Dobra. Co to nam, nam dało, przynajmniej mi dało zrobienie tej prezentacji? Przede wszystkim sposób, w jaki, my, w jaki my myślimy o Big Data. Tutaj na przykład mamy wpisałem sobie w Google Wrocław. I co dostałem? Około 126 milionów wyników. W 0,61 sekundy. I tak stwierdziłem kurczę. Ta jedna linijka super podsumuje czym jest big data. My często nie chcemy znać wartości konkretnych, bo to są tak olbrzymie wolumeny danych, że nie jest to nam po prostu potrzebne. Dla nas taka na przykład estymacja, żeby śledzić, czy dzisiaj, czy, czy, czy jutro było, będzie więcej użytkowników na jakimś, na jakimś różnych użytkowników, na jakimś, jakiejś usłudze, czy na jakiejś stronie, to jest dla nas istotne, a niekoniecznie konkretne wartości. No i po drugie, jakby moim zdaniem, Miałem nadzieję, że troszeczkę celem tego wykładu będzie to, żeby dowiedzieć się, co jest pod spodem tych technologii, których używamy, żeby być w stanie lepiej świadomie ich używać, tak? Czyli znać ich ograniczenia, wiedzieć, kiedy te algorytmy się sprawdzają, kiedy lepiej tego unikać i jak z tego korzystać. No i przede wszystkim, kurczę, warto wiedzieć, co jest pod spodem, dlatego że. Ktoś musi te technologie robić. Tak? Big data się bardzo dynamicznie rozwija. Pojawiają się nowe problemy, dla których nie istnieją technologie, które te problemy rozwiązują. Dlatego, jeżeli wiemy, co się dzieje pod spodem, potrafimy myśleć troszeczkę w sposób bardziej abstrakcyjny o tych danych czy o ich przetwarzaniu, jesteśmy w stanie rozwiązywać nowe problemy i formułować czy rozwijać nowe technologie. I tym akcentem chciałbym skończyć swoją prezentację i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki, wielkie Staszek. No dobra. Mamy w takim razie jeszcze chwilkę. Eee, czy mamy jakieś dodatkowe pytania co do właśnie big data, do tej prezentacji, do algorytmów, narzędzi. Jak widzicie i słyszeliście, no Staszek jest nam w stanie podpowiedzieć sporo ciekawych rzeczy i opowiedzieć ciekawe przypadki. Janek, dobra, już podaję. Staszku mówiłeś wcześniej o tym, że żeby tam jakby. Zindeksować całą, e, wszystkie dane z Facebooka potrzebowalibyśmy, macież 2,8 miliarda, tam na 2,8 miliarda. I naszło mi takie pytanie, czy właśnie dlatego gdzieś tam Facebook ma pewne ograniczenia, ile możesz mieć znajomych na przykład. Także jest pewien limit, który gdzieś tam ci to e, jakoś ogranicza aż 5 tysięcy chyba. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale wydaje mi się, że to nie jest problem. My jesteśmy w stanie zanalizować takie olbrzymie sieci, właśnie używając y, architektur rozproszonych. Wydaje mi się, że tu problem jest inny, y, że ludzie mogą sztucznie tworzyć takie sieci dla podbijania jakichś zasięgów, to są jakieś cele komercyjne, których na przykład Facebook nie wspiera, przynajmniej nie wspiera za darmo, no bo przecież za reklamy tam odpowiednie promocje trzeba płacić. Więc wydaje mi się, że tu kwestia jest taka, żeby nie budować sztucznie zasięgów, nie budować takich botów, które skupiają wokół siebie bardzo duże, duże ilości znajomych, żeby zostawić to Facebookowi, który chce samemu promować za oczywiście za pieniądze, na przykład jakieś, jakieś rzeczy czy swoje treści. Dzięki. Okej, okay, czekamy jeszcze chwilę na pytania. Ktoś na czacie. Tutaj już są podziękowania dla Staszka. Oprócz podziękowań. Powiem, tak, że była to świetna prezentacja, fajnie. Może jeszcze jakieś pytania się znajdą. No bo czekamy chwilę, ktoś pisze chyba tak. Tak, tak jeżeli ktoś ma ochotę się dołączyć, też możecie się podłączyć z dźwiękiem i z nami chwilę też pogadać, jeżeli macie ochotę. Tak, możemy. Jesteś w stanie Janku przesłać. Kolejne pochwały. świetna prezentacja, to prawda. Tak no, Pomyślamy za momencik na tracie. Ok, mamy kolejne pytanie. Staszku, przeczytasz? Tak, jeśli nie studiowałeś matematyki, zgaduję, że studiowałeś, to gratuluję bardzo płynnego języka i świetnego tłumaczenia. Znaczy, ja studiowałem fizykę kwantową i, i trochę informatyczne rzeczy, więc stąd, stąd zapomniałem o żarcie o matematykach w ogóle, bo to fizycy lubią się droczyć z matematykami. jak. Pozwolę sobie wrócić dwa slajdy i, i powiedzieć to, o czym zapomniałem. Czyli to był w HyperLogLogu taki, <noise> chciałem właśnie powiedzieć, że przy tej Alfie to jest tak, że jeżeli matematycy często mówią, że coś jest trywialne albo nietrywialne. Nie? Więc tam w tej publikacji było że to nie jest, że to jest nietrywialne. Więc jeżeli coś jest nietrywialne w dokumencie, w jakiejś publikacji matematycznej, to znaczy, że trzeba ucieka z GIPA właśnie bo czeka nas 30-30-30 stron obliczeń. Więc tak, matematycy, ale bardzo szanuję matematykę, więc. O, z Weroniką studiowałem, tak, z Weroniką studiowałem na drugim stopniu też, więc. Ale dziękuję za ten. No tak, matem matematyczne, matematyczne rzeczy są potrzebne. Okej, okay. dobra. W takim razie, skoro nie ma tutaj jeszcze na czacie, macie podesłane namiary na landing page, gdzie są poprzednie e, nagrane spotkania. Będą się pojawiały kolejne. Na tą chwilę, jeszcze raz, Staszku, świetna prezentacja. Dzięki bardzo. E, gratuluję bardzo. Świetny. Cieszę się, że było tyle pytań, cieszę się, że. Że też ludzie w trakcie zadawali te pytania, bo na końcu ciężko jest czasami to wychwycić, a jak ktoś na szybko coś ma, to jednak. Świetny debiut docelowy. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się tę prezentację zrobić. Tu już widziałem, pojawiały się kolejne, kolejne podpowiedzi dotyczące obliczeń kwantowych Big Data. Możliwe, że podejmiemy za jakiś czas ten temat. No, ale to po krótszej bądź dłuższej przerwie. Tak. Dziękujemy serdecznie za pytania tutaj z biura i oczywiście od wszystkich z ClickMeetinga. Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania, oczywiście tak jak wspominałem, na meetups.com mamy grupę, gdzie można się dodać dodatkowo newsletter na landing page'u, który też jest tutaj podesłany. Oczywiście po spotkaniu dostaniecie też informację mailową po tym, gdzie, w jaki sposób można też dostać się do tych materiałów. Staszek nam obiecał też kod, który się gdzieś tam pojawi, też udostępnimy na githubie, więc wielkie, wielkie dzięki i, I jeszcze... Tak, będziemy wysyłać po samym spotkaniu, spotkaniu ankietę i liczymy też na wasz feedback dotyczący spotkania i oczekiwań na kolejne, więc jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Zapraszamy oczywiście na kolejnego Open Unity Tech Talka i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Dzięki, cześć.